Marek Trzaska, hodowca na miarę XXI wieku. Prudnik to przepiękne miasteczko leżące w województwie opolskim. Ślady pobytu człowieka na terenie obecnego miasta Prudnik, potwierdzone badaniami archeologicznymi, sięgają epoki paleolitu. Miejscowa ludność utrzymywała kontakty handlowe z Rzymem, co znacznie przyczyniło się do rozwoju tego miasta. Wspaniała historia miasta to tylko jeden z powodów, dla którego przybyliśmy tu z naszymi kamerami. O wiele ważniejszym dla nas jest fakt, że mieszka tutaj wspaniały hodowca gołębi pocztowych, którego osiągnięcia lotowe przyniosły mu olbrzymi rozgłos w całej Europie. Na obszernej działce został wybudowany piękny dom, a obok niego powstał kompleks gołębników, gdzie znalazły schronienie gołębie młode, gołębie lotowe i wspaniała kolekcja gołębi rozpłodowych. Sobotni poranek to czas intensywnej pracy przy gołębiach. Chcąc odnosić sukcesy w lotach konkursowych, musimy poświęcić gołębiom mnóstwo czasu i pieniędzy. Nasz rozmówca przekonał się o tym na własnej skórze, bowiem od kilku lat sprowadza gołębie od najlepszych zawodników zachodniej Europy. Ciężka i systematyczna praca przyniosła obfity plon w postaci niesamowitych osiągnięć w lotach. Marek Trzaska należy do elity polskich hodowców i wspaniale radzi sobie na arenie międzynarodowej. Ostatnia olimpiada w Nitrze to wielki sukces naszego kraju i olbrzymie wyróżnienie dla naszego hodowcy. Gołąb Marka Trzaski o numerze PL 0264-09-8156 zdobył złoty medal w kategorii H, osiągając koeficjent 5,17. Z kolei gołąb o numerze PL 0264-11-6224 zajął 11 miejsce w kategorii G. W ubiegłym roku w Budapeszcie samczyk o numerze PL 0264-06-9085 zdobył złoty medal w kategorii D. Te wspaniałe osiągnięcia potwierdzają wysoką klasę hodowli Marka Trzaski. Przygoda Marka z gołębiami zaczęła się kilkadziesiąt lat temu i nic nie wskazywało na to, że osiągnie on tak wspaniałe sukcesy. Z gołębiami pocztowymi interesuję się już od dziecka, od około 8 roku życia. No ale przez pierwszych kilkanaście lat, wiadomo, gołąbki hodowałem u rodziców. I nie były to, można powiedzieć, nie był to okres, w którym można było cokolwiek osiągnąć, ze względu na to, że chodziłem do szkoły. Nie miałem, powiedzmy, pracy, nie było jakichś tam dochodów, więc trudno było utrzymać gołębie na odpowiednim poziomie. Wyniki pojawiły się w hodowli dopiero od momentu, kiedy przeprowadziłem się tutaj właśnie do Prudnika, gdzie obecnie znajdują się gołębniki. No i tutaj praktycznie zacząłem na nowo od roku 2006. I praktycznie od 2007-2008 pokazały się dobre rezultaty, ptaki zaczęły tutaj dobrze lecieć. Pierwsze mistrzostwo oddziału zdobyłem w 2009 roku, 2010, 2011, 2012. Mistrzostwo, powiedzmy, gołębi dorosłych, odpowiednio w kategoriach. Pierwsze gołębie, na których opierałem się, były to gołębie od hodowców polskich. Nie były to gołębie z jakimś tam, powiedzmy, dobrym pochodzeniem. Były to miejskie hodowle z okolic Opola, dobrodzienia, więc po prostu no, wyniki były, może i gołębie były dobre, nie taka wiedza, złe podejście, tego nigdy nie da się po prostu już po fakcie ocenić. Rozpoczynając pracę w 1997-1998 roku w takiej po prostu firmie holenderskiej, sporo podróżowałem, Holandia, Belgia, Niemcy i wtedy pojawiły się dobre kontakty. W 2003 roku nawiązałem kontakt z Frederikiem Filippe, w tym samym też roku z Robertem Matiasem Klementem, więc w 2003 roku pierwsze gołębie się pojawiły w hodowli od Frederika Filippe. Były to gołębie głównie z linii Grondalers, Engels, Verbruggen. Od Klementa były to gołębie Hansa Jerkampa,
czyli linia tam Porsche, Bond, Silver Shadow. Były to gołębie również pochodzenia Gintera Prange, również kilka oryginałów Gintera Prange za pośrednictwem Klementa nabyłem. I krzyżówki tych gołębi no, zaczęły po prostu od razu przynosić dobre rezultaty. W 2004 roku sprowadziłem kilkanaście sztuk od Jeffa Van Winkla. Również kojarzenie gołębi Klementa z Van Winklami dało mi dobre rezultaty. W 2008 roku skontaktowałem się z Josem Werkamenem i od 2008 roku również pierwsze gołębie Werkamena, że tak powiem, znalazły się w mojej hodowli. Również obecnie najlepsze lotniki to są głównie, czyli baza, gołębie Klementa, Frederika, Werkamena. Te trzy hodowle stanowią trzon moich gołębi rozpłodowych. W ostatnich 2-3 latach również sprowadziłem gołębie z hodowli Paula Rozersa. Są to gołębie Houben. Głównie to są wnuki jego słynnej samiczki Quinelle. Na ten moment mogę powiedzieć, że jako dwuletnie sztuki już 50%, bo oczywiście kojarzę Rozersy czy każde inne zazwyczaj z moimi. Na ten moment jedne z najlepszych lotników to są właśnie krzyżówka Rozersów z moimi gołębiami. W zeszłym roku nabyłem gołębie od Luca Delare, to są gołębie z linii Tike. Trzeba będzie poczekać pewnie rok, dwa na efekty, bo są to dopiero gołębie roczne, również w tym roku młode. Również w zeszłym roku sprowadziłem gołębie od hodowcy Theo Iscott. Jest to bardzo dobra hodowla, może hodowcy już nie tak bardzo popularnego ze względu na to, że jest troszeczkę podeszły wiekowo, ale i nie uczestniczy już tak można powiedzieć w rywalizacji narodowej w Belgii, ale jego ptaki na wielu hodowlach wyśmienicie się sprawdziły i myślę, że też no, w tym roku jest pierwszy rok, kiedy wkrzyżowałem je do moich gołębi. Zobaczymy pewnie również za rok, za dwa, może za trzy będzie można powiedzieć o efektach. Dobre gołębie to podstawa, ale nie bez znaczenia jest sposób ich prowadzenia i funkcjonalność gołębnika. Marek Czaska zaprezentuje nam teraz swoje gołębniki i opowie nam o sposobie prowadzenia swoich gołębi. Znajdujemy się w gołębniku lotowym wdowców. Są tutaj cztery przydziały samczyków. Każdy przedział liczy sobie 12 par. Obecnie spora część gniazd jest zamknięta w związku z tym, że były gołębie koszowane na lot 700 km. Część gołębi, również samczyków rocznych w tym sezonie zginęła, więc też są gniazda wolne, ale zajmiemy się tymi ptakami, które są. Więc tak, w czterech przedziałach znajduje się 50 samczyków. Jest po 12 samczyków w każdym przedziale. W tym roku dokonałem, no, że tak powiem, przebudowy gołębnika lotowego w części, jeśli chodzi głównie o podłogi. Od 6 sezonów stosuję w swojej hodowli suchą ściółkę. Początkowo tą ściółkę wykonywali mi moi znajomi, którzy mają zakład meblowy, ponieważ w polskich sklepach nigdzie nie można było tego kupić. W tym roku jest to pierwszy rok, kiedy zacząłem tą ściółkę robić profesjonalnie, gdyż sporo hodowców widziało to u mnie przez szereg lat, bardzo im się to podobało, więc miałem coraz więcej pytań, więc pojawił się pomysł po prostu, żeby to już robić tak naprawdę profesjonalnie. Więc w tym roku już jest to ściółka naprawdę w formie takiej bardzo idealnej, czyli określonej gramatury, odpylona, odkażona całkowicie w temperaturze 400 stopni, około 8% wilgotności, nie ma pyłu, więc jest to wysypana we wszystkich moich gołębnikach lotowych. W tym roku dodatkową taką ciekawostką i takim okresem przejściowym, testowym jest to, że zastosowałem tak zwaną podłogę bezpyłową, czyli zamieściłem po prostu umieściłem tą ściółkę nad ziemią, czyli położyłem ruszt plastikowy, na ruszcie blachę perforowaną aluminiową, czyli po prostu wszystkie drobiny pyłu, które osiadają pomiędzy kawałkami, tymi drobinami ściółki, opadają na dno i widać, o, w żadnej krawędzi, w żadnej części podłogi praktycznie nie ma żadnego pyłu, są kawałki grubsze gritu, które nie przeleciały, ale wszystko po prostu przez tą blachę perforowaną przelatuje, spada pod spód, tutaj są wycięte otwory, żeby po prostu był swobodny dopływ powietrza, żeby tam nie tworzyła się jakaś pleś, jakaś stechlizna, więc po prostu praktycznie ta podłoga jest, że tak powiem, dużym filtrem, który filtruje powietrze. Widać to na przykład po ścianach, ściany w gołębniku są
My to ostatnio przed sezonem w kwietniu, praktycznie przez okres tych 2 miesięcy nic się na nich nie zbiera, na belkach, także jest to, już pokazuje po pierwszych kilku miesiącach, że działa to bardzo perfekcyjnie i gołębie praktycznie nie wymagają żadnego leczenia, żadnych kuracji, drogi oddechowe w tym roku poza kroplami nie dostały ani grama antybiotyków. Raz było podane w kierunku tricho, ponieważ lot był bardzo deszczowy, wilgotny, ciepły, więc wtedy po prostu występuje ryzyko, że po prostu takie zachorowanie może wystąpić. Ponadto cała reszta wygląda dobrze, ptaki dobrze trenują, mają dobry kolor mięśnia, mają dobry apetyt, więc nie ma potrzeby obniżania kondycji żadnymi lekami. W gołębniku wydowców mam 4 przedziały, w każdym znajduje się 12 gniazd i powinno być 12 samczyków. To już jest końcówka sezonu, więc kilka brakuje, kilka obecnie przebywa, jest zakoszowany na lot 700 km. Więc gołębnik jest zbudowany w ten sposób, że jest około 1,80 m na 1,80 m, jest 12 cel, czyli nie ma przepełnienia. Jest to gołębnik, budując takie przedziały, zasugerowałem się hodowlami belgijskimi, gdzie na powierzchni właśnie tych 4 m² około nie ma więcej niż 10-12 gołębi. To gwarantuje im dobre zabezpieczenie w tlen, poczucie terytorium. Nie są gołębie po prostu, ich morale są bardzo wysokie, one są bardzo ambitne, ponieważ mają o co walczyć. Gdy jest zbyt duże nasycenie gołębi w gołębniku, gdy gołębnik jest, że tak powiem, przepełniony, to gołębie są po prostu bardzo patetyczne, nie mają motywacji, nie mają po prostu ciągu do gołębniku, nie mają poczucia terytorium, więc staramy się w gołębiach, że tak powiem, grać na ich najbardziej takich pierwotnych instynktach, czyli na motywacji do terytorium. Czyli dużo miejsca, mało gołębi w gołębniku, to gwarantuje, że jest powietrze, dobra motywacja i po prostu gołębie chętnie do takiego gołębnika wracają. Jeżeli chodzi o budowę moich cel, to są dosyć stare cele, nie przywiązuję aż do nich takiej uwagi ze względu na to, że moje wdowce mają cały rok gniazdo otwarte, miska jest w gnieździe, więc nie ma żadnej gry gniazdem, czyli nie zamykam, nie otwieram. Cały czas jesień, zima, miska jest w środku, samiec ma czuć, że to jest jego terytorium i że musi być ciągle w pobliżu, bo może być zajęte przez rywal. Więc po prostu gniazda naprawdę nie przywiązuje do nich wagi i nie są, poza tym, że muszą być obszerne, nie sądzę, że muszą być jakieś mega nowoczesne, żeby były dobre. U mnie takie normalne koszowanie wygląda w ten sposób, że przed lotem wchodzę do gołębnika, po prostu podchodzę do gniazda, łapię gołąbki bezpośrednio z gniazda, wkładam do koszy pojedynczych. I nie ma żadnego po prostu grania miską, zamykania, otwierania, wpuszczania samicy. Samce po prostu mają, czyli moje gołębie muszą wygrywać przygotowaniem i motywacją terytorium, a nie tym, że są na dany lot zdenerwowane, czy też po prostu odpowiednio zmotywowane, bo to uważam, jeden dobry konkurs u gołębia zmotywowanego może się odbyć 2 złymi, czy przynajmniej jednym lotów następnych. Mi zależy na tym, żeby ptaki leciały z weekendu na weekend równo i dobrze, więc myślę, że triki i jakieś tam denerwowanie gołębi nie jest akurat w przypadku moich gołębi potrzebne. Gołębniki są zbudowane ze sklejki. Często błędem hodowlanym jest to, że w gołębnikach stosuje się dużo płyty, a jeżeli stosują hodowcy drewno, to często je bielą albo lakierują czy malują. Nie jest to, uważam, dobre. Ja dbam o to w swojej hodowli, żeby gołębniki miały bardzo dużą higroskopijność, czyli zdolność do wkładania wilgoci, ponieważ wilgoć i pył, moim zdaniem, są to 2 najgorsze rzeczy, które dotykają i gołębia, i później również hodowcy. Więc dlatego sucha ściółka, która 100 litrów tej ściółki może wchłonąć około 30 litrów wody, więc jest, powiedzmy, powietrze w gołębniku bardzo suche, przez co kał wysycha, ściany są ze sklejki, która również wchłania wilgoć i jak są dni deszczowe, wchłania, jak są dni suche, to po prostu wilgoć oddaje, bo wilgoć również w gołębniku na określonym poziomie jest potrzebna. Jeśli chodzi o element wentylacji, to cały dach nad gołębnikami jest przeszklony, natomiast jest podwójny sufit i bardzo mała szczelina wylotowa z gołębnika. System klimatyzacji, czy też obiegu powietrza, jest w moim gołębniku tak zorganizowany, że właśnie powierzchnia, która jest nad dachem gołębnika, promieniami słonecznymi jest bardzo szybko ogrzewana, ponieważ jest cały dach jest przeszklony, to nad dachem gołębnika bardzo szybko powietrze jest nagrzewane, przez co unosi się przez okienka dachowe i tworzy podciśnienie.
ciśnienie, więc zasysa powietrze z dołu gojemnika, tutaj z wnętrza, i powiedzmy ta klimatyzacja jest taka samoczynna, nie wymaga ingerencji hodowcy. Gdyby te pokrywy tutaj były bardziej odsunięte, to wtedy cały gorąc z powierzchni nad dachem byłby, powiedzmy, wtłaczany do gojemnika, przez to byłoby tutaj mało komfortowo, bardzo byłaby duża temperatura podczas dnia, a w nocy byłoby chłodno. Przez to, że ten wylot powietrza to jest raptem może 5 cm szczelina, to ten gorąc z naddachu po prostu nie jest wciskany do gojemnika, nie jest wtłaczany tutaj i jest bardzo fajna atmosfera podczas dnia, a w nocy również ta temperatura tutaj no, nie obniża się w takim bardzo szybkim tempie. Również tutaj w gojemniku wdowców wielu kolegów zauważa, pyta mnie często, w jakim celu jest radio. No radio oczywiście jest to jeden z trików podpatrzony na zachodzie. Hodowcy, uważam, mają z tego korzyść w tego rodzaju, że podczas gdy często są odwiedziny w hodowli, czy przyjeżdżają inni hodowcy, czy na zewnątrz nawet się zwykłe prace dzienne wykonuje, to gołębie, które są związane z hodowcą, słysząc jego głos, są bardzo pobudzone, zainteresowane, rusza ich metabolizm, przemiana materii, więc pojawia się łaknienie, więc po prostu jest to takie dosyć nerwowe. Radio powoduje to, że gołębie po prostu nie słyszą tego, co się dzieje kilka metrów obok i nie wzbudza ciekawości tego, co się dzieje na zewnątrz, więc przez to są spokojniejsze i po prostu jedzą rano dobrze i wieczorem, ponieważ podczas dnia nie ma niepotrzebnych, że tak powiem, perturbacji z żołądkiem właśnie wywołanym tymi odgłosami z zewnątrz przez hodowcę. To znaczy, jeśli chodzi o wodę i pojenie moich gołębi lotowych, odbywa się to w ten sposób, że gołębie rano i wieczór dostają świeżą wodę, podczas dnia pojniki są myte, są zabrane, także rano i wieczorem jest wymieniana świeża woda. Woda praktycznie poza sezonem lotowym jest codziennie zakwaszana octem, w sezonie lotowym od poniedziałku do czwartku, najdalej do piątku rano. Więc praktycznie cały czas mała zawartość octu jest w wodzie, dlatego żeby po prostu obniżyć ryzyko infekcji. Zawsze ocet i woda zakwaszona daje hodowcy kilka dni więcej czasu, nim się rozwinie jakieś ognisko zapalne, zarówno gołębi starych, jak i młodych. Pojniki staram się mieć, powiedzmy, takie kamienne, ze względu na to, że w pojemniku kamiennym woda w lecie nie nagrzewa się. Jest bardzo higieniczny, można go wymyć gorącą wodą, nie ulatnia się z niego żadna substancja, typu jak na przykład niekiedy plastiki są, powiedzmy, mogą dawać jakiegoś rodzaju substancje, które nie są zawsze korzystne dla gołębi, więc kamień jest o tyle wdzięczny, że jest zawsze zimny, woda jest chłodna, a chłodna woda również uniemożliwia różnym patogenom rozwój. Także po prawej stronie obszernego chodnika znajdują się cztery przedziały samczyków, natomiast przedział samiczek znajduje się po przeciwnej stronie, gdzie są po prostu woliery osłonięte z przodu, czyli stworzony taki, można powiedzieć, gołębnik zewnętrzny. Nie ma to znamion woliery, ponieważ, no, że tak powiem, trzy strony są tej woliery osłonięte, ale samiczki są na ruszcie. Cały tydzień przebywają na zewnątrz, podczas oblotu wypuszczane są drzwiami, które później zobaczymy, a wchodzą, powiedzmy, po oblocie okienkiem tutaj bocznym, które znajduje się przy wejściu głównym, dzięki czemu nie ma problemu, że szukają wejścia i, powiedzmy, po dachu się błąkają, nie wiedząc, gdzie mają wejść. To jest, można powiedzieć, gołębnik samic, jest to woliera osłonięta z dwóch stron, zadaszona. Jest to zewnętrzna część gołębnika. Wpuszczam samiczki przed lotem do gniazd, gdzie już samczyki są zabrane wcześniej, czyli przed sezonem. Przed lotem praktycznie żaden z partnerów nie ma gry takiej motywowania samców, samic pokazywaniem partnerów. Samczyki są zabierane z gniazd. Gdy już ich nie ma, samice są wpuszczane do środka, gniazda są otwarte. Samice mają możliwość przebywania około 30 minut na swoich gniazdach i po 30 minutach z gniazd są po prostu zabierane do kosza bezpośrednio i dopiero widzą partnera po przylocie. Samiczki do swoich gołębników wpuszczam tymi drzwiami. One po całym tygodniu są bardzo takie stęsknione, spragnione, więc praktycznie w ciągu sekundy wszystkie są w swoim gnieździe. Więc to jest tylko święto, jedno w tygodniu, w sobotę, w dniu koszowania, kiedy widzą gniazdo, i w niedzielę po przylocie drugi raz, i wtedy przebywają z samczykami do wieczora, czyli nie ma, powiedzmy, wydzielania czasu od pierwszego lotu do ostatniego, przebywają do wieczora, ewentualnie loty 700 km, gdyby był późny przylot wieczorem,
będą najpierw nakarmione, a później będą ponownie wpuszczone do samczyków i do samego rana będą z nimi przebywały. Przy codziennych oblotach samiczki wypuszczamy drzwiami, które znajdują się po lewej stronie gołębnika, a po oblocie są wpuszczane, powiedzmy tutaj tym okienkiem, jest to okienko z takim uchylnym, że tak powiem, zawiasem, który umożliwia stosowanie, żeby niektóre samiczek po karmieniu już nie wymykały się na zewnątrz, więc tym okienkiem samiczki są wpuszczane do środka. System karmienia omówimy później. Także tak wygląda metoda, taka można powiedzieć obiegowa, oblotu moich samic, czyli wylatują drzwiami, wchodzą tędy i raz w tygodniu widzą swoje cele i samczyków po przylocie. Jeśli chodzi o metodę lotowania samiczkami, myślę, że wymaga to dosyć dużo czasu i cierpliwości, żeby dochować się samic, które po prostu potrafią cały sezon, bo u mnie, jeśli chodzi o wdowieństwo samic i samczyków, jest to metoda wdowieństwa totalnego, czyli lotuje i samczykami, i samiczkami. Są partnerzy parowani około 20 lutego. Metoda obiegowa jest rozpoczęta około 5-7 kwietnia. Do 20 kwietnia wszystkie młode praktycznie są zabrane, a partnerzy już te 2 tygodnie są, że tak powiem, prowadzeni metodą obiegową, czyli w nocy karmią samiczki młode, a podczas dnia samczyki. Ponad 3-4 sezonów nie mam z tego tytułu żadnych problemów. Może to nie jest jedyny powód, ale myślę, że jeden z powodów, dlaczego moje samiczki cały sezon, to są 4 miesiące, 16 tygodni, są w separacji, nie ma problemów z parowaniem się, nie ma problemów ze zniesieniem jajek, także metoda, uważam, jest dosyć dobrze opracowana, żeby po prostu pozbyć się problemów tego kojarzenia samic między sobą. W tym roku powstały właśnie, zostały przebudowane woliery. Dosyć się obawiałem tego, że zmiana, że tak powiem, rozmiaru i rodzaju materiału, z jakiego są zbudowane woliery, wpłynie na wyniki lotowe gołębi, ponieważ często tak się działo, że ulepszenia dla oka nie zawsze były dobre dla kondycji i warunków, ale jednak ten sezon myślę, że równie jest dobry jak poprzednie, czyli zmiana wolier nie wpłynęła negatywnie na ptaki. Kilka udogodnień zrobiłem, ponieważ blacha w tym momencie bardzo się tutaj przegrzewała, więc została ocieplona, odizolowana steropianem w 2/3. 1/3 pozostała nieuzupełniona, ponieważ ptaki są ciepłolubne, więc również korzystam z naturalnego, że tak powiem, z naturalnego czynnika słonecznego. Słońce po prostu ogrzewa blachy. Tutaj się robi troszeczkę zawsze cieplej, więc jest to fajne. Ptaki się tutaj dobrze czują. Jest bardzo sucho. Kał jest suchy, na siedzeniach nie widać pleśni, czyli po prostu wszystko funkcjonuje dobrze. Bardzo ważną rzeczą w gołębniku jest wilgotność i zapylenie. Te dwie rzeczy, uważam, w moim przypadku udało się pogodzić dzięki suchej ściółce i podłodze bezpyłowej, ponieważ pył widać po ścianach, nigdzie go nie ma, nie jest to coś, co ja na szybko, tak jak tu kolega mówi, wyczyściłem. Nie, po prostu było tutaj myte w kwietniu, to prawda, raz w roku jest generalne sprzątanie, ściółka leży cały rok na podłodze. Dzięki temu wilgotność jest pod kontrolą. Dzisiaj dzień jest deszczowy, wczoraj duże ulewy, widać ledwo 70% w gołębniku, gdzie na dworze jest lekko 85% wilgotności. Temperatura jest również w środku około 20 stopni, na dworze myślę może 15, także to, co się nagrzeje, gołębniki są dosyć takie dobrze izolowane i to wszystko po prostu stwarza, że gołębie czują się dobrze i spadku formy w sezonie praktycznie nie ma. O ile loty są uczciwe, czyli wiatr jest powiedzmy minimalny, ewentualnie bezwiecznie, czy też z wiatrem, ptaki wygrywają i 1 maja, i 10 czerwca, i ostatniego lipca. Także głównym, że tak powiem, ryzykiem, jakie ja u siebie odczuwam, to są po prostu niekorzystne wiatry, na które po prostu ptaki nie umieją się oprzeć. To jest gołębnik młodych. Tutaj akurat on jest przygotowany do różnych metod, natomiast gołębiami młodymi latam w sposób naturalny. Dla mnie gołębie młode jest to po prostu na rybek, jest to przedszkole. Są to ptaki, które muszą dobrze wyrosnąć, dostać dobrą szkołę, treningi, nauka przebywania w koszu. Natomiast jeśli chodzi o wyniki lotowe, to oczekuję od nich tego dopiero w wieku 1 lub 2 lat. Także młode, staram się im zabezpieczyć
maksymalnie dobrą przestrzeń. Jest tutaj miejsce na około 120, jest około 120 siedzeń, przebywa tutaj nie więcej niż 70-75 młodych, mają dowolność wyboru, nie biją się o gniazda, również jest dużo drewna, ściółka, która leży tutaj akurat bez podłogi, jest bezpośrednio na podłodze, ale zależy mi na tym, żeby zbudować system odpornościowy młodych. Młode obcując ze ściółką, która jest zanieczyszczona, ale jest to zanieczyszczenie takie uważam pozytywne, czyli nie ma w tym wody, nie ma wilgoci, jest to suche, więc jest środowisko bakteryjne, z którymi one obcują, przez co budują swój system odporności i dzięki temu no, od lat nie mam wielkich problemów z koli u siebie. Praktycznie co roku są to pojedyncze sztuki, które gdzieś tam przy jakimś już takim, przy większym natężeniu treningów pokazują, że coś jest nie tak, że są smutne albo zaczynają się wymioty. Wtedy robię kilkudniową dopiero kurację Junge Pulver i wszystko wraca do normy, także nie mam problemów typu, że jak hodowcy, którzy przychodzą rano, cała podłoga mokra, że praktycznie każdy młody wymiotuje. Nie. To po prostu uważam dzięki właśnie dobrej florze bakteryjnej, która jest w ściółce plus zakwaszonej wodzie. Zawsze mam kilka dni więcej, żeby zadziałać i praktycznie no, musiałoby mi nie być kilka dni, żeby się jakaś epidemia naprawdę czy jakieś duże zachorowanie rozwinęło. Także młode od kilku lat, nie mogę narzekać, rosną i hodują się bardzo dobrze. Mam dwa gołębniki gołębników młodych, jedne przebywają tutaj, jest ich około 70-75 sztuk, drugi lęk młodych przebywa na zewnątrz na wolierze, tam ich jest około 50-60 sztuk, 55-60, więc łącznie w tym roku jest około 130-140 młodych, co jest normalnie więcej niż zazwyczaj miewam, ponieważ co roku jest to w granicach 100-110, w tym roku trochę więcej, ponieważ mam sporo gołębi nowych, które chciałbym po prostu dobrze sprawdzić i chciałbym dać szansę tym hodowcom, od których je nabyłem, żeby po prostu wychować wystarczającą ilość, żeby powiedzieć po sezonie, czy się po prostu, czy pasują do mojej metody i mojego sposobu lutowania, czy też nie. Jeśli chodzi o gołębie młode, przykładam, uważam, że to jest przedszkole i przykładam do tego od 2-3 lat największą wagę. Po prostu gołąb młody, który jest wadliwie wychowany, ma jakiegoś rodzaju wady, czy też niedociągnięcia spowodowane złym wychowem, ale nie przez hodowcę, ale również nie każdy z rodziców będzie go dobrze karmił. Takie młode po prostu muszą być eliminowane. One nie mają prawa bytu, jeżeli są po prostu herlawe, czy są kościec jest cienki, wiotki są krótkie, czy mają po prostu, no, jest wiele wad, które po prostu eliminują, uważam, gołębia i uniemożliwiają jego przyszłą karierę, więc takie młode już przed wylotem na dach muszą być usunięte. Moje młode wypuszczane są dopiero około 10 czerwca. Przez 2 miesiące przebywają tutaj na tym gołębniku i na następnym. Wylatują na zewnątrz już mając niejednokrotnie 3-4 piórka zrzucone, więc już są na tyle dojrzałe i wykształcone, że mogę je po prostu spokojnie w rękach przeselekcjonować, czyli te, które mają wady, krzywe mostki, krótkie mostki, szerokie widełki, głębokie gardła, złe upierzenie, suche upierzenie, są jakieś takie nerwowe, czy po prostu zachowują się jakoś patetycznie, takie gołębie są eliminowane. Jedyne nie, te, które mają oznaki zdrowego ptaka, mocnego, rokujące nadzieję na przyszłość, te są tylko zatrzymane. Przy młodych jest, uważam, bardzo ważną rzeczą, że mając duże pomieszczenie, należy je odpowiednio poprzedzielać, żeby młode nie miały po prostu dużej powierzchni do takiego po prostu bez do latania. I tak, wewnątrz jest ścianka, która dzieli dwie części i również młode podczas dnia mają drzwi zasłonięte, a głównie to jest przejście, którym wchodzą i wychodzą. Pomaga to w znacznym stopniu właśnie młode uspokoić, bo po prostu muszą poświęcić więcej cierpliwości na chodzenie, na swobodne po prostu poruszanie się, bo gdyby było wszystko otwarte, byłyby bardzo dzikie i uważam, no nie pomogłoby to wychować równie dobrych ptaków. Stoimy teraz przed gołębnikami lotowymi. Tutaj znajdują się woliera gołębi młodych, gdzie młode przebywają, tak jak mówiłem wcześniej, do 10 czerwca. Mają stąd doskonałą widoczność, więc oglądają sobie okolice. Wypuszczam je 10 czerwca, już dosyć takie dojrzałe, opatrzone z okolicą, więc praktycznie straty przy wypuszczaniu, przy oblotach gołębi młodych to są pojedyncze sztuki, nie wiem, rocznie może 2-3 sztuki giną koło domu. Także chwalę sobie tą metodę, stosuję to już odkąd pamiętam i nie sądzę, żeby korciło mnie zmienić. Także tu są gołębniki młodych,
Tutaj jest ten zewnętrzny gołębnik samiczek lotowych. Poza sezonem te panele są zdjęte, żeby po prostu gołębiom dostarczyć wystarczającą ilość tlenu i słońca. Natomiast teraz, żeby się zbytnio gołębnik nie przegrzewał, żeby samiczki się nie denerwowały, samczyki, żeby również się do nich nie dobijały, jest to zasłonięte, mają tam spokój i tam cały dzień sobie po prostu od rannego do wieczornego oblotu sobie przebywają. Ta ścianka pomaga między innymi raz, że chroni samice przed słońcem, przed wiatrem, przed zmienną temperaturą, ale również samczyki przy oblotach nie wiszą na siatce, nie dobijają się do samic, jak i również samiczki nie wiszą, nie czepiają się siatki, nie próbując wylecieć na zewnątrz do samczyków. Także z drugiej części wolier, które znajdują się przed gołębnikami, tu widzimy część wlotową, jest to wlot główny, którym jest to jedyny wlot do gołębnika, czyli jest jedna antena wlotowa, gołębie wlatują na chodnik i muszą się rozejść po swoich przedziałach. Dodatkowo jest z boku, tak jak mówiłem wcześniej, okienko boczne, które przy oblotach samiczki są wypuszczane drzwiami, a dobijając się do wejścia głównego, które jest zamknięte na co dzień, są zmuszone wskoczyć z boku, także nie ma problemu, że samiczki chodzą, szukają, skaczą z klapy na klapę, po prostu wiedzą, że muszą wejść do wejścia głównego, główne wejście jest zamknięte, są zmuszone zeskoczyć, że tak powiem, żeby jeść, pić do swojego pomieszczenia. Pomaga to, uważam, również przy locie, ponieważ jest to jedyne miejsce, na które gołębie lądują. Mam nadzieję, że dzisiaj lot będzie udany i będzie to widać na locie. Praktycznie bez straty sekundy samiczki siadają na deskę, wskakują do środka. Także myślę, że to jest również pomocne w tym, żeby gołębie szybko zachodziły, żeby po prostu miały jeden punkt, a nie kilka klap zmienianych przez hodowcę. Wtedy gołąb ma po prostu problemy z orientacją. Dodatkowym takim unowocześnieniem, które zrobiłem w swoich wolierach, bo są to woliery, które powstały w tym roku, to zrobiłem taki tunel kąpielowy, czyli jest to oddzielenie między wolierą, gdzie tutaj jest gołębnik młodych, a samicami. Jest to po prostu tunel, wejście jest od środka. Tutaj daję od zewnątrz, mam możliwość wstawienia misek kąpielowych. Odsuwam panel w środku, samczyki w tygodniu mają możliwość wyjść tutaj, wykąpać się. Słoneczko świeci, tędy też, jak są dni gorące, wstawiam tutaj miski z wodą. Otwieram ten panel przedni, ta wilgoć po prostu wchodzi do gołębnika, bo musimy dbać o to, żeby wilgotność w gołębniku nie była niższa niż 50%, a nie wyższa niż 70-75%. Jeżeli jest zbyt sucho, to też odbija się to negatywnie na formie i na wynikach lotowych. Także jest to tunel, w którym gołębie się kąpią. Jeśli chodzi o kąpiel, to zazwyczaj jest to czysta woda lub woda z octem, nie dodaje żadnych soli. Uważam, że gołębie o wiele chętniej wskakują do wody, one również ją piją, więc po prostu, jeżeli jest to czysta woda lub woda z octem, jest to wystarczająco. Tutaj jest woliera gołębi młodych, są tutaj młode z późniejszego lęgu, drugi, trzeci lęg. Jest tutaj około 50-55 sztuk, przebywają na zewnątrz. Również dach w gołębniku, żeby zabezpieczyć młode przed przegrzewaniem, jest wyizolowany styropianem. Nawet w dniach upalnych jest w środku bardzo miło od blachy, po prostu nie ma zbędnego przegrzewania i na to należy, uważam, w gołębnikach zwrócić dużą uwagę. Wszystkie gołębniki, które się znajdują, rozpłodowe i również woliery, są na rusztach, które są około 40 cm nad ziemią, ale często widuję u hodowców, co jest błędem, ruszta są zawieszone bezpośrednio nad ziemią. Ziemia paruje, jest wilgoć, jest radiacja, po prostu tego należy uniknąć, więc wszędzie pod wolierami jest wyłożona kostka, jest zagęszczone, nie są to ruszta zawieszone bezpośrednio na ziemią, nie ma zbędnej wilgoci wtedy. Tutaj się znajduje część gołębników rozpłodowych, są to 4 przedziały po 8 par każda, mają w środku wystarczająco miejsca, nie są to gołębniki obszerne, 8 par nie w 100%, ale w znacznym mierze gwarantuje, że pary po prostu pilnują się, że potomstwo jest z par, które są razem skojarzone. Także myślę, 8 par jest to optymalnie i staram się, żeby więcej par w gołębniku rozpłodowym nie było. Aby utrzymać dobrą cyrkulację powietrza w gołębniku, przetestowałem wiele rozwiązań, ale najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje swobodny wypływ powietrza, są zwykłe okienka dachowe, gdzie po prostu są pod odpowiednim kątem przykryte. Wtedy powietrze ciepłe po prostu ma swobodę wychodzenia z gołębnika i zasysania świeżego powietrza do środka. Takie okienka dachowe są w odstępie 2-3 metrów na wszystkich gołębnikach lotowych.
na rozpłodowych tutaj tych starszych i również na wolierze, na tych nowych głębnikach rozpłodowych. Także wszędzie są okienka dachowe. Jedynie one, uważam, gwarantują swobodną cyrkulację powietrza. Tutaj są nowe gołębniki rozpłodowe, które powstały w zeszłym roku. Jest tutaj 5 przedziałów, 5 boksów do indywidualnego kojarzenia. Jest woliera dla luźnych samczyków, jest woliera dla młodych takich po odsadzeniu i jest 16 par gołębi rozpłodowych. Tutaj po prostu gołębie rozpłodowe mają cały czas dostęp do woliery, świeże powietrze, uważam, i woliera jest to minimum, które należy zapewnić gołębiom do utrzymania dobrej kondycji. Żeby zapobiec, bo to jest strona południowa i tutaj jest ciągłe nasłonecznienie, to powiesiłem takie maty, które bardzo dobrze się spisują, zapobiegają przegrzewaniu gołębników i często hodowcy, którzy mają gołębniki na otwartej przestrzeni, powinni sobie różnego rodzaju takiego rozwiązania zastosować, żeby właśnie zapobiegać przegrzewaniu gołębników. Przebywamy obecnie w nowym gołębniku rozpłodowym. Jest tutaj 16 par gołębi rozpłodowych. Tutaj jest gołębnik głównie gołębi, które sprowadziłem od Teo i Scotta w ostatnim roku i od Verkamena. Gołębie, które nabywam z doświadczenia, wiem, najlepsze efekty schowu mam wtedy, kiedy łączę je z własnymi gołębiami, które już u mnie dokonały jakichś osiągnięć z ich potomstwem, czy też z rodzeństwem najlepszych lotników. I tak zazwyczaj każdy gołąb sprowadzony jest skojarzony z gołębiem już moim dobrym rozpłodowym, który wydał przynajmniej jednego, dwa dobre ptaki, czy też bezpośrednio z gołębiem, którego lotowałem, czy z jego potomstwem. Również w celach rozpłodowych posiadam 5 boksów, w których przebywają, niekoniecznie powiem, najlepsze sztuki, ale gołębie, z których chciałbym być pewien, że wychowałem potomstwo i poddać je później testom. I tak tutaj w tym przedziale z moją taką bardzo dobrą, zasłużoną lotniczką przebywa gołąb od Syntike, od Luca Delare. Wybitny gołąb, kilkanaście pierwszych konkursów zdobył u niego, wybitny gołąb rozpłodowy. Jest to jeden z ostatnich synów, ponieważ jego ten Tike słynny już, no, że tak powiem, padł, więc jest to jeden z już tak coraz trudniej osiągalnych dzieci. Jest to rodzina gołębi bardzo szybkich, jest to gołąb, który właśnie cechuje się tym, że kość jego, to o czym wcześniej mówiłem, jest poprawnej długości, skrzydło jego bardzo dobrze wentylowane, bardzo szybko, gołąb jest taki naprawdę o bardzo dobrym temperamencie, bardzo taki witalny. I kolejną cechą, na którą zwracam uwagę przy gołębiach rozpłodowych, nie wiem, czy będzie tutaj to widoczne, jest to głębokość gardła, czyli przy lekkim rozchyleniu gardła staram się zwracać uwagę na to, żeby po prostu gołąb nie miał wewnątrz widocznej tchawicy i takiej po prostu tego otworu gardłowego. Ten ma bardzo dobre gardełko, jest bardzo płyciutkie, nie ma po prostu widocznej takiej dziury, która często jest, także jest to gardełko bardzo dobre. Również jakość jego lotek sprawdzałem. Jest to lotko, które spokojnie 180 stopni przegina się w drugą stronę. Nie łamie się. Lotka łamliwe, które gołębie po prostu z łatwością czuć, że pękają, nie nadają się, uważam, do hodowli, gdzie lata się przy bocznym wietrze lub pod wiatr. Lotka sztywne są cechą charakterystyczną, moim zdaniem, dla gołębi szybkich, sprinterskich, do lotów z wiatrem. Wtedy tak. Dobra wentylacja skrzydła to jest nie tylko ostatnie loty, ale jak widać również między kolejnymi lotkami w skrzydle przerwy między lotami. Także to jest skrzydło bardzo szybkie gołębia, który jest skłonny wygrywać loty tak do 400 km. To jest taka bardzo dobra linia sprinterska. Tak jak wspomniałem wcześniej, każdy gołąb z gołębi zakupionych jest parowany, kojarzony z którymś z gołębi moich. I tak jak wcześniej pokazywałem syna Tike, jest skojarzony z córką Brzydala, jedna z najlepszych, jest to moja 9033. W zeszłym roku jako 6-letnia 2 razy pierwsza na oddział, a w karierze około 15 razy druga, trzecia, także zawsze była sekunda, dwie za swoim rodzeństwem. Tak jak mówiłem wcześniej, 9085 był 6 razy pierwszy, 9084 4 razy pierwsza, to jest trzecia siostra 2 razy pierwsza, także trójka rodzeństwa po Brzydalu, 12 pierwszych konkursów. Są też inne potomstwo, które zdobywało również czołowe konkursy i tu jest po prostu, tak jak mówiłem, kojarzę skrzydło szybkie, tak jak pokazałem Tike, i tu jest charakterystyczne skrzydło Brzydala, tak jak było wcześniej widać, identycznie córka odziedziczyła i z tym skrzydłem naprawdę dokonywała dla mnie wyśmienitych wyników. Również jej mostek bardzo, bardzo poprawny, dobrze związany, także jest to skrzydło
samiczki, która sporo dla mnie wygrała. Kolejny gąs pojedynczego boksu, jest to oryginał od Josa Verkamena. Jest to pełen brat Miss Asia, samiczka na wspólnym gojemniku w Tajlandii. 3 razy pierwsza i 8 na locie finałowym była. Jest to gołąb wywodzący się, jest to imbred w zasadzie gołębi Marcel Wouters. Jest to słynna hodowla. W zeszłym roku na olimpiadzie 4. miejsce w kategorii B. Sporo lotów. Pierwszy to był gołąb w Belgii, to jest właśnie linia Leuwa. Tych gołębi w ostatnich 2 latach od Verkamena mam najwięcej. Także mam spore nadzieje właśnie z linią Verkamena, gołębi Woutersa. I tych gołębi na ten moment jest u mnie najwięcej. Kolejnym gołąbkiem tutaj interesującym również jest oryginał Jos Verkamen. Jest to syn obecnie jego najlepszej pary rozpłodowej Electro Gloria. Bardzo duży temperament, również Elektro to jest najlepszy gołąb rozpłodowy Verkamena na ten moment. Jest to oryginał Marcel Wouters, jest to syn Extrema. Jest to gołąb, ten akurat u mnie pierwszy rok w rozpłodzie, ale naprawdę jest to gołąb wrześniowy, późny, ale wyjątkowo witalny. Również, proszę zobaczyć, bardzo długi mostek, co jest cechą, uważam, pożądaną. Bardzo dobre skrzydło, o dobrych proporcjach. Ono w tym roku, jak się wypierzy, nabierze poważnego, że tak powiem, dojrzałego rozmiaru, bo to są teraz jeszcze w dalszym ciągu lotka gołębia młodego, bo jest to gołąb wrześniowy. Tutaj akurat wspólnie do wcześniej pokazanego samczyka Electro Gloria mam pożyczoną samiczkę od Pawła Baranowskiego, to jest to córka Barko, więc naprawdę obecnie 2 najlepsze gołębie rozpłodowe Verkamena, dzieci wspólnie sparowane. Ale w dalszym ciągu nie ma gwarancji, że coś z tego wyjdzie. Nigdy nie mamy gwarancji, że z dobrych gołębi wychowamy dobre dzieci. Są jednak pewne cechy budowy gołębia, które od razu pozwolą nam stwierdzić, czy warto poświęcać im swój czas. Przy gołębiach młodych ważne jest to, że młody przed, tak jak mówiłem, wypuszczam je około 10 czerwca i na około 10 dni przed wypuszczeniem selekcjonuję młode i wtedy zwracam uwagę na co? Na budowę. Musi być gołąb poprawnie zbudowany, nie może być ogon szeroki, który po prostu przy lotach dalszych utrudnia gołębiowi nawigację. Długość mostka, nie może być to mostek króciutki na złożoną dłoń, żeby to było raptem 5 cm. Mostek musi być długi, swobodnie na mostku muszę rozłożyć 4 palce. Tu się zamyka kość, tu się rozpoczyna. Uważam, że to jest gołąb, któremu ta budowa w przypadku mojej hodowli daje optymalne, że tak powiem, wyposażenie ciała na tyle, że może śmiało w dobrym czasie przemierzać zarówno 150, 300, 500, 700 km. Uważam, że gołębie z krótkim mostkiem są to raczej gołębie sprintery. Oczywiście nie jest to reguła, ale ja preferuję gołębie właśnie z długim mostkiem i raczej staram się takie sprowadzać do mojej hodowli, ponieważ krótkie mostki to wyłącznie są gołębie, uważam, sprinterskie. Mogą mieć takie gołębie zastosowanie w hodowli, ale musi być bardzo dobrze partner dobrany, żeby młode, które z nich wyjdą, przynajmniej w 2-3 przypadkach na 6 miały cechy, które ja po prostu od gołębi wymagam. Kolejną rzeczą, którą zwracam bardzo, na którą zwracam uwagę, jest długość skrzydła. I nie chodzi mi tutaj o przedramię, które hodowcy od wielu lat preferują, żeby było bardzo krótkie, ale chodzi mi o proporcje przedramienia do długości skrzydła. To akurat teorię skrzydła, którą ja uważam akurat na podstawie swoich lotników, oprę o mojego najlepszego gołębia rozpłodowego Brzydala. Jest to gołąb już 10-letni, który wydał mi przynajmniej 22 pierwsze konkursy w pierwszym pokoleniu jego dzieci, czyli jego syn 85, 6 razy pierwszy konkurs, złoty medal w Budapeszcie w kategorii D, był 1. w Polsce w D, 6. w Polsce w A i w zeszłym roku 9. w Polsce znowu w D. Także cechą właśnie charakterystyczną moich gołębi to jest budowa skrzydła, które jest bardzo dobrze przekazywane właśnie z Brzydala. Jest to skrzydło, jak widać, bardzo w przedniej części dosyć zamknięte, ostatnie lotki wentylowane, przedramię krótkie i długość lotek widać dokładnie wystają, które po prostu bez jakiegoś tam zbędnego naciągania, tylko przy kącie prostym, które wystają poza ogon. I uważam, że jest to dobra cecha i akurat wśród swoich gołębi staram się tą cechę utrzymać i zawsze, powiedzmy, jego potomstwo wkrzyżować w nowe gołębie, bo z tą cechą skrzydła u mnie ptaki sprawują się najlepiej i są w stanie latać między 150 a 700 km bez problemu. Także
Tutaj dokładnie widać długość lotek w porównaniu do ogona. Na co jest równie ważną cechą wśród moich gołębi, to to, i również jest to cechą, którą wymagam wśród gołębi, które importuję do chowu, żeby lotki były bardzo elastyczne, widać na zdjęciu. Często hodowcy mnie pytają, jak ja to oceniam, jest możliwość pokazania. Praktycznie każdą ostatnią lotkę jestem w stanie wygiąć o 180 stopni w drugą stronę. Pokazuje to, że pióra są w stanie przy bocznym wietrze, czy przy locie pod wiatr, zmniejszyć swoje skrzydło, jest w stanie zmniejszyć dzięki temu swoją objętość, czyli gołąb w lepszym, że tak powiem, stopniu wykorzystuje swoją muskulaturę, ponieważ przy locie, przy niekorzystnym wietrze, jeżeli lotki są sztywne, to po prostu tworzy się duża płaszczyzna i gołąb nie jest w stanie przeciwstawić się takim warunkom. Lotki elastyczne, tak jak tutaj pokazuję, są to lotki, które doskonale gołębiowi umożliwiają lot przy bocznym wietrze czy też pod wiatr. Kolejną cechą, którą staram się w swoich gołębiach utrzymać, co już wcześniej mówiłem przy selekcji młodych, jest długość mostka, również u brzydala. Jest to mostek, który swobodnie zamyka się, widać koniec mostka, początek, cztery palce, dosyć mocno rozsunięte. I do takiej budowy samczyka mogę dołożyć samiczkę z szybkich gołębi, która ma krótszy mostek. I też nie wszystkie młode z takiego kojarzenia będą tego pokroju. Na 6 młodych 2-3 uzyskają cechy, które chcę, kolejne 2-3 będą krótsze. I one będą również się nadawały bardzo dobrze do pracy hodowlanej, ale dla kogoś, kto po prostu musi znowu dołączyć do tego mostek taki, który, że tak powiem, umożliwi gołębiowi pokonanie dłuższych odległości, ponieważ można hodować gołębie sprinterskie, które są krótkiej, krępej budowy. Mnie interesują gołębie allround, które pokonują 150 do 700 km. Innym dobrym przykładem, żeby wytłumaczyć zasadę funkcjonowania właśnie skrzydeł u gołębia, jest moja samiczka 9061. Jest to samiczka, która była 3 razy na ogólnopolskiej wystawie. Tutaj w oddziale zdobyła 2 pierwsze konkursy z 560, raz 10 minut wyprzedzenia, a przynajmniej 6-7 razy jeszcze była w pierwszej dziesiątce oddziału. Także to jest samiczka, która, pokazując, tak jak wcześniej pokazywałem, skrzydło brzydala, ona również już jest krzyżówką gołębi Van Winkla z gołębiami Klementa. Również długość jej lotek, skrzydła nie są to krótkie skrzydła, ale widać, że wentylacja, te lotka są bardzo szpiczaste. Jest to szybki gołąb, ona do 550-60 naprawdę robiła czołowe konkursy pierwsze, ale już kilometraż typu 700 km to już poza pierwszą setką, więc po prostu nie są to gołębie z takim skrzydłem, które u mnie latają powiedzmy 700 km. Jest to moja, już ją hodowcy znają, tą samiczkę 9061, to jest ta moja ruda i ona po prostu jest wyśmienitą samicą rozpłodową, ale przede wszystkim młode z niej cechują się tym, że wyśmienicie latają za młodu i już jako roczne na kategorię głównie AB, czyli do 550. Tak olbrzymia wiedza pozwoliła Markowi wyselekcjonować wspaniałe stado gołębi rozpłodowych i lotowych. Niektórym z nich postanowiliśmy przyjrzeć się nieco bliżej i poprosiliśmy naszego rozmówcę o ich zaprezentowanie. Pokrótce staram się omówić kilka moich linii hodowlanych z gołębnika hodowlanego i zarazem moich linii bazowych, takich lotowych. Tak, jako pierwszy zacznę od mojej pary numer 1 od kilku lat. Jest to brzydal, oryginał od Frederica Filippe. I jego samiczka 411 jest to samiczka od Klementa, pochodzenia gołębi Jansen, Declac, Ayerkamp i Belens, krzyżówka. Więc tak, brzydal jest to gołąb, który jest już dosyć znany w Polsce, sporo gołębi, jego bezpośrednie potomstwo zdobyło łącznie z tym rokiem 22 pierwsze konkursy, wnuki już też kilka, także jest to naprawdę mój gołąb, który praktycznie jest w 70% moich gołębi. Jest to gołąb krzyżówki, jest to oryginał Frederic Filippe, jest to krzyżówka, taki dystans jednodniowy, daleki, z dystansem dalekim dwudniowym, czyli jest to powiedzmy gołąb przeznaczeniem między 800 a 1200 km i do niego dodaję różne samiczki, raczej szybkie, z gołębi Jansen, Stichelbaut, Engels. I te krzyżówki dobrze się sprawdzają i to potomstwo zdobywa czołowe konkursy.
Samiczką z pary numer jest wspomniana wcześniej 411. Jest to samiczka od Roberta Matiasa Klement z Niemiec. Jest to samiczka, która jest 2005 rok. Jest to z początku naszej współpracy. I ona akurat z Brzydalem wydała mi no, przynajmniej piątkę, szóstkę potomstwa, które wydały mi, które robiły pierwsze konkursy. Między innymi wcześniej 90-85, 6 pierwszych konkursów, 84, 4 pierwsze konkursy, 33, 2 pierwsze konkursy, 2392, była trzecim asem Polski w rocznych, pierwszy konkurs, 382, również pierwszy konkurs. No było naprawdę sporo tych gołąbków, wymieniłem tylko najbardziej liczące, także ona z nim super, ale również sama z innymi samczykami wydała mi pierwsze konkursy, także jest to samica wyjątkowa. Co roku staram się przynajmniej jeden lęk razem między nimi wychować. Następna, kolejna córka tej pary to jest 927 z 2011 roku. Już w zeszłym roku była jako roczna pierwsza na oddział, pierwsza, trzecia, siódma. W tym roku bardzo dobrze siada, także dzisiaj jest również na 700 km, także jest kolejną wschodzącą gwiazdą z tej pary. Samczykiem pary numer 2, bo wcześniej wspomniana para była numer 1, która w całości jest do tej pory, jest 590. 590 jest to również oryginał Robert Matias Klement. Jest to wnuk 959 Prange oraz Samprasa Ayerkampa, czyli krzyżówka Van Loon Kopman. Jest to samczyk 2002 rok. Wydał mi przynajmniej 8 pierwszych konkursów na oddział. Między innymi jego z najlepszych córek jest 90-61, wcześniej pokazywana, dwa pierwsze, które zdobyła 113-60, 6-2-7-8. No jest kilka takich, które naprawdę były dobre i on również z jego potomstwo na innych hodowlach bardzo dobrze się spisuje. Także jest to samczyk, który no jako jedyny z tej pary numer 2, bo samiczka od Jeffa Van Winkla, która w połączeniu z którą wydawał mi wyśmienite potomstwo, no niestety już jest, że tak powiem, nieobecna w mojej hodowli. Najlepszą córką, jeśli chodzi o loty i również o rozpłód, jest 9061. Jest to samiczka z 2006 roku, wcześniej była pokazywana. Jest to właśnie córka 590 od Klementa i samiczki od Van Winkla. Ta samica sama w sobie jako lotniczka bardzo dużo czołowych konkursów, 3 razy była na ogólnopolskiej wystawie, reprezentowała nasz okręg. To również jest bardzo dobrą samicą rozpłodową. Nie tyle, że w pierwszym pokoleniu, ale wnuki do niej bardzo dobrze się, że tak powiem, sprawdzają. Kolejnym gołębiem, który wykazał się naprawdę bardzo dobrymi walorami rozpłodowymi, jest pstry samczyk linia Engels van den Abele od Rogera Lismonta. Jest to gołąb przypadkowo kupiony i jego córka, między innymi moja 90-91, dwa pierwsze na oddział, była to siódma lotniczka Polski kategoria D. Następna jego córka 30-89, był to 17 lotnik Polski w kategorii rocznych i obecnie jego około 5-6 potomstwa, czyli pełne rodzeństwo do 91, również 90-91 są na rozpłodzie. I bardzo dobrze te ptaki lecą między 100-150 a do 700 km. Także jest to kolejna moja linia, która, że tak powiem, dominuje w hodowli. Kolejnym bardzo dobrym gołębiem rozpłodowym, który już od wielu lat jest znany i w Polsce sporo hodowców na nim się opiera, był to gołąb, który 10 lat był głównym gołębiem rozpłodowym u Klementa. Teraz już jest ten ptak już trzeci rok u mnie. Jest to ciemny 507, syn Beach Boya, oryginał Ayerkamp. Jest to Van Loon. Jego potomstwo naprawdę wybitnie odznacza się w hodowli u wielu hodowców. Tutaj jest najlepsza córka pokazanego wcześniej tego pstrego Lismonta. Jest to moja 90-91. Jest to samiczka, która tutaj przez 3 lata z rzędu w oddziale zdobywała 12-13 konkursów. 2 razy pierwsza na oddział, w tym była raz bodajże pierwsza w okręg. Także jest to samiczka już od 2 lat na rozpłodzie, plus jej kilkoro rodzeństwa również jest na rozpłodzie, także to jest linia, która naprawdę bardzo wytrwała, bardzo dużo ptaków z tej linii oznacza się tym, że po prostu uparte, bardzo mały odsetek tych gołębi ginie w lotach czy koło domu, są to naprawdę bardzo, bardzo fajne ptaki. Kolejnym gołębiem rozpłodowym, bardzo, bardzo dobrą już samiczką jest najlepsza córka mojego Brzydala, to jest 90-84, jest to samiczka, która 3 razy reprezentowała nasz okręg na ogólnopolskiej wystawie.
była najlepszym lotnikiem oddziału, 14 na 14 konkursów, ma 4 pierwsze na oddział i 150, i 500, i 700 z każdego dystansu. Raz była nawet pierwsza w okręgu na ponad 7000, ciężki lot, ponad 11 godzin lotu, więc była pierwszy konkurs na kilka tysięcy ptaków, 700 km. Już od 2 lat jest na gołębniku rozpłodowym. Również jej dzieci, ale przede wszystkim wnuki już zdobywają również pierwsze konkursy. Kolejną samiczką, bardzo taką uważam utalentowaną w rozpłodzie, jest moja 1506. Jest to samiczka pochodzenia również Robert Matthias Clement. Jest to wnuczka 330 Prange oraz 959, czyli jest to imbred. Jest to samiczka, która u mnie wydała kilka bardzo dobrych ptaków, ale najbardziej taką sztuką, z którą jestem dumny, to jest jej córka z 11 roku 6224. Jest to samiczka, która była w zeszłym roku trzecim asem Polski w rocznych i zdobyła 11 miejsce na olimpiadzie w Nitrze. Tutaj jest kolejny gołąb chluba mojej hodowli, jest to 9085. Wcześniej już tego samczyka omawiałem, jest to najlepszy syn Brzydala. U nas tutaj w konkurencji oddziałowej zrobił 6 pierwszych konkursów. Były pierwszym asem Polski kategoria D i złoty metal w Nitrze. Przepraszam, w Budapeszcie, był 6 asem w Polsce w kategorii A i w zeszłym roku ponownie był 9 asem Polski w kategorii D. Także 3 lata z rzędu w pierwszej dziesiątce Polski. Myślę, że jest to ptak naprawdę, który zasłużył na to, żeby dozgonnie u mnie zostać. To jest moja 8156, kolejna chluba mojej hodowli. Jest to nakrapiana samiczka, która zdobyła na ostatniej olimpiadzie złoty medal w Nitrze kategoria H. Jest to pierwszy as Polski kategorii H. Ta samiczka zdobyła 4 pierwsze konkursy na oddział. Jest to krzyżówka gołębi Verkamena i Frederica Filippe z gołębi Engels również. Także jest to również, matka wywodzi się również z wcześniejszej linii. Jest to kuzynka do matki linii 91, także jest to pokrewna linia. Kolejnym już sprawdzonym gołębiem rozpłodowym jest u mnie tak zwany Lucky Choice. Nazwaliśmy go wspólnie z Verkamenem. Jest to pełen brat Areny, pierwsza Allround w Belgii. Był to gołąbek, którego podczas pierwszej wizyty po prostu z kosza wybrałem jako gołąb, który mi się najbardziej podobał. I rok później okazało się, że siostra jest pierwszym asem Belgii Allround, więc przypadkiem udało mi się kupić gołębia, który naprawdę rok później kosztowałby o wiele, wiele inaczej. Kolejną wyśmienitą samiczką w hodowli jest moja 9058. Jest to również samiczka lotowana, zdobyła 2 pierwsze konkursy na oddział, wiele czołowych. Był czas, że na takim tragicznym locie jako trzyletnia mi zginęła. Przyszła bodajże prawie po 2 latach i od tej pory jest u mnie w rozpłodzie, także w ciągu 3 lat zdobyła naprawdę wiele czołowych konkursów. Wróciła 2 lata później, już teraz jest na rozpłodzie. Jest to również córka mojego wcześniej pokazanego 590, także jest to samiczka, której potomstwo już też bardzo dobrze mi lata. Kolejnym nowym gołąbkiem z hodowli Verkamen jest syn Witary. Jest to na ten moment jedna z podstawowych jego samic lotowych. Jest to pierwsza samiczka daleki dystans Antwerpii, była trzecia w Belgii, bodajże w 2011 roku. Także jest to samczyk, który mam nadzieję również wniesie sporo dobrego do mojej hodowli, ponieważ Witara jest to również u Verkamena na ten moment jedna z najbardziej cenionych samic rozpłodowych. Również są częste pytania, jaką metodę w hodowli używam u siebie, więc generalnie jestem zwolennikiem hodowania w takim umiarkowanym pokrewieństwie lub całkowicie w krzyżówce, ponieważ wszystkie moje najlepsze gołębie rozpłodowe zazwyczaj są owocem przypadku, czyli po prostu zostały u mnie z jakichś niewyjaśnionych przyczyn, bądź się nie sprzedały, nie wiem, po prostu i to są najlepsze rozpłodowe gołębie, więc tylko z Brzydala na ten moment stworzyłem kilka imbredów. Jest to zazwyczaj połączenie Brzydala z 84 lub Brzydala z 33 lub 8104, czyli z 3 jego córkami, które naprawdę doskonale latają. Kojarzę jego zazwyczaj na koniec sezonu ze swoimi córkami i takie potomstwo przeznaczam do chowu, paruję je, później kojarzę je z gołębiami, które nabywam, więc jest kilka takich właśnie imbredów, ale to jest mały procent w hodowli. Akurat tu jest samiczka właśnie efektem takiego kojarzenia, jest to Brzydal na swoją córkę 9084.
ptaki w tak bliskim pokrewieństwie, w tak kojarzeniu ojciec na córkę, no wychodzą kapitalnej budowy, kapitalnych cech i wydają mi również już ptaki, które zdobywają pierwsze konkursy na oddział. Także myślę, że jest to również dobra cecha, dobra droga do utrwalenia dobrych cech, bo i budowa, i skrzydło, i cechy po prostu charakteru tych gołębi są zachowane. Kolejnym inbredem i efektem kojarzenia właśnie brzydal na swoją córkę jest tutaj gołąbek 6993. Jest to również gołąb 3-letni, również jego potomstwo bardzo dobrze zaczyna się w lotach pokazywać. Jest to często taka barwa właśnie jest specyficzna, wychodzi, często brzydal wydaje właśnie gołębie koloru takiego właśnie, no, które mają dużo białego. Również 90-85 wydaje takie gołębie. Czyli po prostu na przestrzeni kilku lat już kilkanaście takich gołębi wyszło i są to gołębie, które no mają bardzo, przede wszystkim wszystkie cechy wspomniane wcześniej, czyli skrzydło przede wszystkim i upierzenie bardzo jedwabiste. I uważam to za plus tej linii, że po prostu, bo takich gołębi białych posiadam kilka na rozpłodzie, one dają potomstwu wyśmienite, jedwabiste upierzenie, co jest uważam no, cechą najważniejszą, jeśli chodzi o gołębie pocztowe. Kolejnym gołębiem z tego kojarzenia brzydal na 90-84, czyli inbredem jest 8290. Jest to kolejny gołąb właśnie z tego kojarzenia. Też już jego dzieci jako młode w zeszłym roku pierwsze na oddział siadały. Także myślę, że to jest kolejny gołąb rozpłodowy, który mam nadzieję, że w przyszłości dorówna klasie brzydalowi, bo ma wszystkie jego cechy najbardziej, które po prostu są dla mnie takie istotne. Trzeba przyznać, że zaprezentowane ptaki są z najwyższej półki. Pozwoliły one naszemu rozmówcy osiągnąć wspaniałe rezultaty w lotach konkursowych. Prezentujemy teraz na ekranie wyniki osiągnięte przez tę hodowlę w kilku ostatnich sezonach. Tak wspaniałe wyniki nie przyszły jednak same. Marek Trzaskwa jest specjalistą w zakresie prowadzenia gołębi. Opowie nam teraz, jaką karmę i preparaty powinno się podawać gołębiom podczas całego sezonu lotowego. Czyli gołębie po locie, tak jak na przykład dzisiaj, spodziewam się w granicach 8-9 godzin lot. Jest to dosyć już lot taki wyczerpujący, więc bezpośrednio po locie gołębie otrzymują mnie karmę białkową, czyli bazuje na firmie Van Robais. Jak tu widać po locie, główną karmą dla mnie jest karma numer 38, jest karma 715 i również jest karma przygotowana przez Van Robais, tak zwana Zontiens. Te trzy karmy do kupy. Dzisiaj z tego tytułu, że lot będzie bardziej obciążający, również dodaję karmę numer 11. To jest karma taka bardzo bogata w grochy, tu jest około, podejrzewam, 50% strączkowych nasion. Również takie nasiona dzisiaj dostają, ponieważ gołąb po wysiłku, nie tylko gołąb, ale generalnie organizmy są tak skonstruowane, że po wysiłku takim całodniowym, nie mówię tu o wysiłku dwu-trzydniowym, gdzie gołąb przyjdzie skrajnie wyczerpany, ale po prostu przychodzi dzisiaj z lotu
i bezpośrednio po takim locie otrzymuje karmę białkową, wodę otrzymuje z glukozą i z elektrolitem, po to, żeby jak najszybciej organizm wrócił do, że tak powiem, prawidłowego funkcjonowania. Więc dzisiaj będzie karma 38715 Zontiens plus dużo, znaczna część białkowej karmy, żeby uzupełnić ubytki mięśni po lodzie. To tak po prostu mniej więcej przygotowanej karmy, która widać już na gołe oko, że zawiera bardzo dużo strączkowych. Do tego dodaję aminokwasy, dodaję żel oksygen i na to dodam również minerały, które bezpośrednio po przylocie gołębiowi ułatwiają ścieranie karmy. Pierwsza rzecz, którą gołębie zazwyczaj zaobserwowałem po przylocie z lotu spożywają, to podchodzą właśnie do pojemnika z mineraliami, ponieważ to potrzebują, jest to nieodzowne do ścierania karmy. Więc karmę, którą po prostu przygotowałem, na tą karmę daję powiedzmy łyżkę żel oksygen. Do tego dostaną aminokwasy. Aminokwasy plus minerały są to dwie najbardziej potrzebne substancje gołębiowi do prawidłowego funkcjonowania. Karma po przygotowaniu, ona jest taka dosyć wilgotna, nawet po dodaniu dodatków, ale ona ma możliwość przez powiedzmy pół godziny do godziny czasu lekko namoknąć, przez to trawienie takiej karmy będzie łatwiejsze, więc do tego dodałem. Teraz tak, do tego dodam po prostu minerały. Dam powiedzmy dwie miareczki. Różne firmy łapią minerały. Jest to ważna sprawa, ale po prostu nieodzowna, żeby właśnie taka karma mocna była przez gołębia dobrze strawiona i gołębia powiedzmy nie zablokowała, to muszą być dodane minerały. Pomimo, że gołębie podchodzą do karmika z minerałami, no nie ma stuprocentowej pewności, więc część gołębi, która bezpośrednio po przylocie na przykład nie będzie chciała jeść minerałów, może mieć problemy ze strawnościami. Później do tego mogę dodać Optymix, który jest również mieszanką minerałów i różnego rodzaju wyciągu z ziół. I dodatkowo stosuję od kilku lat preparat Ropa B. Są różne odpowiedniki, jest to regulator trawienia, zawiera kokcydiostatyki. Duży skład tego toru jest również oregano. I taką Ropę B przez 4 posiłki po przylocie podaję, ponieważ bakterie i różnego rodzaju patogeny, którymi gołąb się zakazi podczas transportu, często rozwijają się dopiero po przylocie, więc w przypadku kokcydii Ropa B uniemożliwia rozwój kokcydii, upośledza jaja kokcydii i one po prostu już się nie wylęgną. Także tym sposobem staram się zapobiec zapobiec rozwojowi kokcydii przede wszystkim, bo z dwudniowego transportu jest to najczęstsze żyjątko, które gołębie przynoszą. I taka karma czeka. Nic z tym więcej nie robimy, to sobie czeka, aż gołąbki przylecą. Jak ich będzie, jeżeli będzie już większość gołębi w gołębniku, w granicach 80%, to będą dopiero karmione, czyli w początkowej fazie po przylocie one jedzą najpierw minerały, piją, spędzają jakiś czas z partnerem, później są karmione, ewentualnie tak jak dzisiaj będą najpierw rozdzielone, nakarmione i dopiero z powrotem będą ze sobą razem przebywały. Następną rzeczą, którą przygotowuję dla gołębi, jest woda. Jest nalana wcześniej, odstana do wody, którą przygotowuję w pierwszej, to co jest najważniejsze po przylocie, pierwsze pojenie, czyli pierwszy ten łyk, który gołąb robi, to jest woda, glukoza, daje dosyć bogato w granicach takiej łyżki czubatej na litr wody. Jest to glukoza, która bezpośrednio po przylocie jest wchłaniana do krwiobiegu, do karmienia mięśni, więc glukoza uważam w pierwszym pojeniu jest bardzo ważna. I kolejną rzeczą, która po locie u mnie jest nieodzowna, jest to Recuvit Forte. Jest to również produkt Petersa, na produktach Petersa bazuje już od około 10 lat, więc
Jest saszetka na 3 litry wody, dwie saszetki Rekuwitu, to jest około 6 litrów. Rekuwit ma przede wszystkim oczywiście jako elektrolit funkcjonuje, ale również po locie działa osłonowo na nerki, regeneracyjnie i również przeciwbakteryjnie, więc jest to preparat, elektrolit, który no jest bardzo dobrze skomponowany, ponieważ spełnia wszelkie funkcje, które zabezpiecza wszelkie potrzeby gołębia po przylocie, więc przed lotem stosuje inny elektrolit i po locie stosuje inny elektrolit. Przed lotem stosuje elektrolit również Petersa. Jest to bardzo prosty elektrolit, cztery substancje, nie ma witamin. On spełnia tylko fizjologiczne funkcje, że tak powiem, tylko zapewnia fizjologiczne funkcje, czyli odpowiednią przemianę podczas spalania tłuszczów i wody zachodzą odpowiednie procesy chemiczne. Więc tu są same chlorki sodu, chlorek potasu, chlorek magnezu. Tu są podstawowe substancje, które są składem nawet kroplówek, które są używane dla ludzi. Więc tak przygotowana karma, czyli z około 40-50% nasion strączkowych, jest to pierwsze dwa dni, dzień lotu plus pierwsze dwa dni. Jeżeli lot nie był wyczerpujący, to być może są takie 3-4 karmienia, jeżeli był trudniejszy, jest to 5 karmień. W środku tygodnia stosuję karmy już takie lżejsze, czyli nie ma u mnie tego etapu, że po locie gołąb dostaje dietę. U mnie dostaje gołąb bardzo dobrą karmę po locie, rozpłodową, wręcz rozpłodowo-lotową. Wzmocnioną jeszcze taką, że tak powiem, koncentratem białkowym, takim, ale mam na myśli ziarna. W środku tygodnia 2-3 posiłki, jest to karma właśnie wtedy lekka, czyli karma, która pozwala przygotować mi gołębia na ostatnią fazę tygodnia, żeby wyrobić w nich apetyt. Więc na początkowej fazie tygodnia, kiedy buduję u gołębia, odbudowuję rezerwy energii i mięśni. Środek tygodnia jest bardziej karma lekkostrawna, czyli oczyszczająca, i organizm już budując wcześniej mięsień wyrabia sobie lepszy apetyt, więc nie ma problemów z apetytem w połowie sezonu, nie ma problemu ze spadkiem formy, bo gołębie cały czas, mając okrągły mięsień, mają apetyt i to jest takie kółko, więc karmiąc gołębie dietą na początku tygodnia możemy się spodziewać tego, że gołębie nie będą trenowały, bo nie mają mięśnia. Jak nie mają mięśnia, to nie ma apetyt. Jeżeli gołąb ma mięsień, to wtedy jedno po prostu wynika z drugiego. Więc zbudowanie mięśnia gwarantuje nam w większości przypadków, że gołębie będą miały cały tydzień dobry apetyt. Tu na szybko przygotowałem mniej więcej, żeby zobrazować, o czym mówię, karmę, którą podaję w środku tygodnia, czyli w granicach środa rano, wieczór, czwartek rano. Zakładają, że lot jest w niedzielę. Jest to karma, jak widać, złożona z karmy 418 Van Robaisa plus 715. Więc jest to karma z dużą zawartością ryżpady, jęczmień, drobna kukurydza. I 715 jest to karma, która zawiera trochę soczewicy i grochu. Dlatego, że masę mięśniową, którą budujemy na początku tygodnia, poniedziałek, wtorek, żeby w ciągu środy, czwartku nam ta masa mięśniowa nie spadła, trzeba zabezpieczyć organizm w dostęp białka, żeby utrzymać. I na ile już jest, że tak powiem, czwartek rano i zanim rano już karmię, obserwuję pogodę i wtedy szacuję, jaka pogoda może być znowu na weekend i zastanawiam się, czy karmę w czwartek rano wzmocnić większą ilością energetycznych nasion, czy w dalszym ciągu karmić delikatnie. Jeżeli lot będzie szykował się na, powiedzmy, zaledwie 4 godziny lotu, więc w dalszym ciągu w czwartek rano, wieczór jeszcze będę karmił karmą bardziej taką lekkostrawną, z odrobiną domieszki nasion strączkowych, żeby utrzymać po prostu masę mięśniową. W czwartek karmienie już jest wieczorem i piątek dosyć takie nastawione na nasiona tłuszczowe. To jest karma, której również tu jest bazą karmy, również Van Robays, numer 29. Jest to karma węglowodanowa. Do tej karmy dodaję karmę numer 8 w 1 trzeciej, 29 1 trzecia i 35, to jest taka energia, również 30%. Do tego dodam jeszcze drobne nasionka, do tego dorzucę jeszcze z dwie garści słonecznika, który wcześniej ewentualnie mogę lekko go potłuc na mniejsze części. Więc taka karma, to są u mnie 2-3 karmienia, czy tam 4, w zależności od lotu, jaki oczekuję na koniec tygodnia. I do takiej karmy również dodawane są aminokwasy, witamina lotowa, olej, również wszystko firmy Petersa.
wcześniej, w nawiązaniu do omawiając wychów gołębi młodych, również uważam, jest to kluczowa sprawa, bo to, co gołąb za młodu, tak jak się ukształtuje, takie predyspozycje i taką wydolność będzie miał jako dwu- czy czteroletni. Jeżeli gołąb młody jest wychowany wadliwie, ma wątły szkielet, słabe upierzenie, giętki kościec, giętkie dziób, cienkie nogi, no nie jest to gołąb, który w pierwszym, drugim roku rokuje jakieś szanse, może w wieku 3-4 lat może rokować, ale na szanse na jakieś wyniki, ale to już jest chyba późno. Więc aby gołębie młode były naprawdę dobrze odchowane, przykładam do tego naprawdę bardzo wielką wagę. I tak, również karmię wszystko karmami Van Robijs oryginalnymi. Stosuję karma numer 11 dla młodych. Jest to karma rozpłodowa, taki koncentrat odpowiednik naszej BK, ale naprawdę widać, w jakim to jest fajnym wykonaniu. Jest to czyściutkie, lśniące ziarno, naprawdę kiełuje. Ja robię testy kiełowania, dołączymy później również do zdjęcia do filmu. Także karma bardzo dobrze kiełuje, jest czysta, pachnąca i na takiej karmie naprawdę młode mają szansę dobrze wyrosnąć. Więc robię to w takim układzie, że daję 50% karmy tej 11, 50% karmy numer 19. Do tego stosuję konopię, również jedną miarkę pełną dostaną konopi i również firma Kacper produkuje taki suplement, który się nazywa P40. Jest to granulat warzywno-mineralny, który również bardzo dobrze gołąbki jedzą. Czyli również to jest, tak wygląda granulat P40 firmy Kacper, bardzo popularny w Holandii. I to wszystko jest razem wymieszane. Tak wygląda karma rozpłodowa, którą u mnie są karmione gołębie, jeśli chodzi o rozpłód, jeśli chodzi również o pierzenie. Podczas pierzenia no nie jest to tyle strączkowych, ale również karma bardzo podobnie wygląda. Jest tutaj bardzo dużo dodatków typu konopie, granulat właśnie P40 plus przede wszystkim zdrowa, czysta karma. Raz dziennie również gołębie mają w pojemniczku podane Grit Mix Van Robijs. Praktycznie gołębie zjadają to, nie zostawiając ani żadnego kamyczka. Jest to bardzo fajny granulat, bardzo fajny dodatek. Także raz dziennie, najdalej raz na dwa dni dostają miareczkę taką nie za dużą, bo zbyt duży pobór minerałów i czasami nieodpowiedzialne podejście hodowców do tego powoduje, że gołębie mają biegunki, źle karmią młode. No, dlatego nie można, nie można tego też, że tak powiem, przewartościowywać i nie można tego dawać za dużo. System karmienia gołębi w mojej hodowli polega na tym, że nigdy gołębiom niczego nie brakuje. W zależności od wysiłku są regulowane odpowiednie nasiona w karmie, natomiast młode, dopóki nie wylecą do 10 czerwca, mają praktycznie cały czas karmę numer 11 w paśniku, dzięki czemu mają duży dostęp do karmy białkowej. Rosną naprawdę no bardzo, bardzo, że tak powiem, mają bardzo mocne, sztywne, że tak powiem, szkielet. Nie jest giętki, bardzo ładne upierzenie. To po prostu jest podstawą, żeby od takiego gołębia oczekiwać czegoś w latach późniejszych. Także karma u młodych leży, u gołębi rozpłodowych praktycznie również cały dzień leży. Gołębie lotowe są karmione również na pełny paśnik, czyli dostają karmę na 20 minut, po 20 minutach jest zabierane jedzenie i woda, także mają możliwość zjedzenia sobie tego, co im się podoba i tak jest karmienie dwa razy dziennie i również zarówno samce, jak i samice są karmione według tego samego schematu, czyli nie ma rozdzielania. We wcześniejszych latach to robiłem, że dzieliłem osobno samczyki, osobno samiczki, jeśli chodzi o przygotowanie karmy, natomiast teraz praktycznie jest to jeden pojemnik, jedna karma, nie rozdzielam, nie różnicuję samic od samców, wręcz uważam, że samice na tą pracę, którą u mnie wykonują, no naprawdę potrzebują bardzo dobrego dostać, że tak powiem, bardzo dobre wyżywienie. Cały system prowadzenia całorocznego moich ptaków i suplementacji oparty jest w 90% na produktach Petersa, więc tak, na pewno jeśli chodzi o system lotowy, to nieodzowne są przede wszystkim aminokwasy. Jest to coś, co gołąb otrzymuje 3-4 razy w tygodniu. Jest to zbiór 18 aminokwasów najbardziej potrzebnych gołębiowi.
Bardzo ważnym jest również witamina lotowa z płynnymi minerałami. Poza tym, że tu jest komplet witamin, to również zawiera to środki przeciw kokcydiom, więc gołąb na czas transportu, zwłaszcza jak jest lot dwudniowy, jest zastosowana witamina lotowa, to często gołąb zanim wyleci w drugim dniu już jest zainfekowany kokcydiami. Preparaty Petersa są wyśmienite właśnie na loty przy dwudniowym transporcie, także witamina lotowa, trzeba z nią uważać przy lotach z wiatrem, bo jest to naprawdę bardzo skoncentrowana rzecz, także witaminę lotową na pewno ostrożnie przy lotach z wiatrem, tak samo jak puder kondycyjny. Puder kondycyjny gołębiom również stosuję dwa razy w tygodniu, poniedziałek, wtorek, ale również pod koniec tygodnia, gdyby lot szykował się pod wiatr, dosyć trudny, to w czwartek zastosuję puder kondycyjny z witaminą lotową. Przed przylotem, przed koszowaniem, jeśli chodzi o wodę, to praktycznie cały tydzień w wodzie u mnie jest tylko ocet jabłkowy, stosuję Patron zazwyczaj firmy, Acemal firmy Patron. Do octu w piątek, już w piątek nie zastosuję octu, wtedy jest właśnie podany elektrolit Petersa i również Sprint Plus. Sprint Plus jest to Royal Gel, Ginseng, Propolis, Guarana. Jest to taki bardzo środek, że tak powiem, zwiększający pracę produkcję czerwonych ciał krwi, rozrzedzający krew i przeciwbakteryjny. Także na pewno ten Sprint Plus jest to jeden z bardziej znanych produktów. W środku tygodnia również bardzo takie energetyczne są płatki BMW. Są to po prostu płatki sezamowe nasączane enzymem drożdżowym, również różnego rodzaju witaminami z grupy B. Także po tym również ptaki mają bardzo elastyczny, pełny, fajny mięsień, także płatki BMW. Ale też ostrożnie, jest to produkt bardzo energetyczny. Tylko w przypadkach takich naprawdę ciężkich lotów można podać dwa razy, ale zazwyczaj ja to podaję jeden raz. Przed koszowaniem w piątek również podaję puder energetyczny. Jest to również, że tak powiem, zastrzyk dla gołębia na pierwsze 2-3 godziny lotu. Jest to puder energia puder, on się głównie gnieździ w krwiobiegu i w mięśniu, więc bardzo szybko jest uwalniany i to są naprawdę bardzo dobre po tym efekty. Przy lotach, powiedzmy, takich początkowych, na początku sezonu, przy lotach młodych również stosuję PF krople. To jest jeden, uważam, też z podstawowych, że tak powiem, produktów, który pomaga utrzymać hodowcy zdrowie w stadzie. Program Petersa, oczywiście, tam są również medykamenty, różnego rodzaju antybiotyki, ale to są środki, które się podaje wyłącznie w przypadku, gdy dzieje się coś złego. Generalnie produkty Petersa są tak skonstruowane, że kładą nacisk hodowli na profilaktykę. I tak, krople PF to są płynne minerały oraz wyciągi z ziół i to się podaje na tydzień przed rozpoczęciem lotów, codziennie do wody i w odstępach co dwutygodniowych, czyli tydzień podawania, tydzień przerwy. I to są właśnie środek, który pomaga zapobiegać przeciwko zakażeniom w kabinie. Więc zarówno PF, zarówno witamina lotowa, jak i Recuvit Forte są to rzeczy, które działają profilaktycznie, przeciwzakażeniowo i uodporniająco. Także są to trzy rzeczy, które bardzo pomagają. Do tego dochodzi ocet, który również po przylocie u gołębia rozpuszcza śluz, działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, przeciwwirusowo, więc również uważam, ta kompilacja tych produktów plus ocet powoduje, że stado mogę utrzymać w zdrowiu cały sezon. Kurację robię wyłącznie w kwietniu. Gołębie badam na przestrzeni września, lutego. Praktycznie 100% stada jest przebadane. Jeżdżę, jeśli chodzi o badania, to współpracuję z doktorem Dobkowiczem. Co miesiąc jadę około 20 sztuk różnych, biorę do badania. Gołębie są badane, są pobierane wymazy, dostarczany jest kał. Zazwyczaj w czterech, bo to jest październik, listopad, grudzień, styczeń, na przestrzeni 4 miesięcy praktycznie 100% stada jest badane. Praktycznie wszystkie testy wychodzą ujemne, więc na razie muszę przyznać, że mam kondycję i zdrowie stada pod kontrolą i nie wymaga to naprawdę przesadnego używania antybiotyków. Każda partia karmy jest poddawana wnikliwej ocenie. Wykonuje się testy kiełkowania, które pozwalają stwierdzić, czy mamy do czynienia z nasionami najwyższej jakości.
Od kilku lat Marek stosuje w swoich gołębnikach drewnianą ściółkę, której od niedawna jest producentem. Opowie nam teraz o jej zaletach i przeznaczeniu. W nawiązaniu do tego, co wcześniej mówiliśmy i widzieliśmy w gołębnikach, produkuje 3 rodzaje różnej granulacji ściółki. Malutką, taką drobną dla ptaków ozdobnych, egzotycznych i dla gołębi, i dla większych ptaków. To są gradacje takie 10 mm i gradacji 13 mm. Ta jest bardzo dobra, jeśli chodzi o, jeżeli ktoś ma zamiar zamontować sobie taką właśnie podłogę bezpyłową, jak już u mnie jest, to funkcjonuje bardzo dobrze, bo są to na tyle grube i ciężkie kawałki, że one po prostu nie unoszą się pod wpływem ruchu skrzydeł, one się świetnie klinują, odrobiny pyłu, kału wpadają pomiędzy, także jest to, uważam, bardzo, jest to, myślę, bardzo dobry produkt. I bardzo fajnie to funkcjonuje, także są to, mówię, 3 granulacje ściółki, którą używam, ale 2 szczególnie ze wskazaniem dla gołębi. Czas szybko płynie i niebawem powinny pojawić się gołębie z lotu. Ptaki zostały wypuszczone z miejscowości Oldenburg. Odległość wynosi 720 km. Jest to już 12 lot w tym sezonie i ptaki są już nieco zmęczone. Pogoda w miejscu wypuszczenia była niezła i wszystko poszło zgodnie z planem. Gołębie wypuszczono o godzinie 7:00, jedynie silny boczny wiatr może dać się we znaki ptakom, ale bądźmy dobrej myśli. Z całego oddziału posłano 1570 gołębi, z czego Marek Trzaska zakoszował 26. Pogoda cały czas się pogarszała i lot zapowiadał się nieciekawie. Ptaki muszą ominąć deszczowe chmury, przez co tracą cenne minuty. Mimo tych niekorzystnych okoliczności, ptaki Marka Trzaski wywalczyły 14 miejsc konkursowych. Prezentujemy teraz na ekranie wyniki osiągnięte przez gołębie Marka Trzaski w poszczególnych lotach w sezonie 2013.
Emocje związane z lotem mamy już za sobą i możemy teraz ze spokojem zająć się dalszą rozmową z Markiem. Nasz mistrz stara się pomagać wszystkim potrzebującym hodowcom i udziela im cennych wskazówek. Sporą część mojej takiej działalności, aktywności hodowlanej poświęcam znacznej ilości odpowiedziom, znacznej ilości maili oraz telefonów od hodowców młodych i zawsze staram się, uważam, pomóc i doradzić hodowcom, którzy, że tak powiem, nie bardzo potrafią odnaleźć drogę w naszym sporcie. Osobiście uważam, że nie wszystko, że to, ten nasz sport, nasze hobby nie jest takie trudne, jak to inni, że tak powiem, przedstawiają. Ważne jest, uważam, aby młody hodowca, że tak powiem, rozpoczynając swoją taką zabawę, przyjemność z gołębiami, mógł, żeby miał możliwość, żeby szukał i trafiał do hodowców, którzy faktycznie szczerze, życzliwie, poza tym, że potrafią odstąpić bardzo jakościowy materiał, to również posłużą cennymi, prostymi, ważnymi wskazówkami, które ułatwią młodym hodowcom wejście do tego świata takiego hodowlanego. Na co zwracasz uwagę, dobierając gołębie w pary? W kwestii doboru gołębi w parę nie sugeruje się tu pochodzeniem, bo praktycznie wszystkie gołębie w mojej hodowli wywodzą się. Z mojej strony są to doskonałe lotniki, więc pochodzenie ich nie jest do końca ważne, skoro osiągają wyniki. Importuję gołębie importowane, powiedzmy, od Clementa, Verkamena, czy Rozjersa, czy Frederika. Są to gołębie również z dobrym pochodzeniem. Jedynym kryterium, jakim zwracam, może nie tyle przy kojarzeniu, ale przy doborze gołębi w ogóle, które zakupuję, jest to, żeby miały jedwabiste upierzenie, elastyczne upierzenie, lotki, żeby były elastyczne. Długość mostka nie może być krótka, ponieważ z takich gołębi źle się hoduje. Potomstwo w większości przypadków będzie miało również krótkie mostki, co w moim odczuciu dyskredytuje te gołębie na dystansach powyżej 500 km, 500-700, więc staram się, żeby mostek był wystarczająco długi, widełki zwarte, plecy, ogon, żeby tworzyły jedną całość, żeby gołąb nie był z dwóch części, a żeby była to jedna część. Również pożądaną cechą jest bardzo płyciutkie gardło, czyli nie toleruję, nie lubię gołębi, które mają głębokie gardła, gdzie po prostu przy lekkim uchyleniu, rozchyleniu dzioba widać wewnątrz tchawicę, widać wnętrze gardła. Jest to po prostu miejsce, które sprzyja bardzo rozwojowi różnego rodzaju zakażeń, zachorowań, rozwoju choroby, więc po prostu z tego tytułu nie lubię takiej budowy gardła. Jak wygląda higiena w Twoich gołębnikach? Jeśli chodzi o higienę w moich gołębnikach rozpłodowych czy lotowych, nie jestem zwolennikiem przesadnej higieny. Sprzątam gołębniki lotowe raz w roku, gołębniki młodych również raz w roku, jeśli chodzi o podłogi. Jest tam sucha ściółka, gniazda są sprzątane między raz na 2-3 tygodnie. W gniazdach są wszędzie ruszta, więc umożliwia to utrzymanie gołębi w czystości. Natomiast gołębniki rozpłodowe mają na podłogach również ruszta, więc nie ma potrzeby sprzątania tam częściej niż raz na 2-3 miesiące. Także uważam, że higiena przesadna przy gołębiach pocztowych odbiera im naturalną zdolność budowania przeciwciał na środowisko bakteryjne, które je otacza. Więc im mniejszy poziom bakterii w otoczeniu, tym kondycja i odporność gołębia jest niższa. Więc dzięki suchej ściółce to środowisko bakteryjne ciągle się tam utrzymuje, ale w takim, że tak powiem, dodatnim klimacie, czyli jest to suche, nie ma tam wilgoci, więc te bakterie nie mają możliwości się rozwijać. Ale dzięki temu, że gołąb ma z tym styczność, to jego kondycja i jego odporność się podnosi. I takie budowanie kondycji zaczyna się u mnie zazwyczaj początkiem sezonu lotowego. Ściółka po całym okresie lotowym, jesieni i zimy jest wymieniana i wychowie młodych na wiosnę wymieniana jest dopiero w kwietniu. Wtedy jest też gruntowne sprzątanie, jest odkurzanie, mycie ścian, gniazd. Wszystko to jest myte wodą z octem.
proporcji mniej więcej 50 na 50. I znowu od kwietnia do przyszłego roku, do kwietnia, ta ściółka systematycznie jest zabrudzana, przez co poziom bakterii w tej ściółce wzrasta, ale jest to na tyle bezpieczne środowisko, tam nie ma wody, nie ma wilgoci, nie ma pleśni, nie ma zgnilizny, więc to po prostu środowisko nie wpływa, nie jest chorobotwórcze. Jaką metodą lotujesz swoje ptaki? Gołębie lotowe prowadzone są metodą totalnego wdowieństwa, czyli oboje partnerzy co weekend podróżują, za wyjątkiem lotów 500, 700 i 700 km, gdzie gołębie młodsze, mniej doświadczone pozostają w gołębniku, więc zazwyczaj na weekend gołębnik jest po prostu pusty i w lotach takich do 400 km 100% ptaków lata, loty 500 km, wszystkie gołębie powyżej drugiego roku, dwa lata wzwyż, natomiast roczne przy lotach 500 km zazwyczaj też zostają w domu. Na loty 700 km zazwyczaj gołębie dwuletnie samiczki plus 3-4-letnie starsze ptaki. Rocznymi nie biorę udziału w lotach powyżej 700 km, tak jak powiedziałem, również 500 to jest bardzo rzadko, ale często się zdarza tak, że ptaki w wieku 5-6 lat w dalszym ciągu zdobywają czołowe nagrody. Myślę, że jest to właśnie dzięki temu, że jako roczne nie są nadużywane. Przykładem tego jest mój 9085, który jako 5-letni gołąb zdobył złoty medal w Nitrze, był 3 razy pierwszy na oddział, jako 5-6-letni właśnie jego największe, najlepsze, że tak powiem, sezony. A jak wyglądają obloty? Obloty w hodowli są odbywane rano i wieczorem, za wyjątkiem poniedziałku i piątku. W poniedziałek gołębie odpoczywają, regenerują się. Myślę, że wypuszczanie gołębi dnia następnego, czy też tego samego, uczy gołębie takiego powolnego trybu latania. Gołębie, uważam, po locie muszą się zregenerować. I dopiero od wtorku, jeżeli już są zregenerowane, to są w stanie energicznie, szybko po prostu wykonywać oblot. Jest to między 25-35 minut, ale naprawdę dobrego tempa, dobrej prędkości. Samczyki i samiczki są oblatywane dwa razy dziennie. Wtorek do piątku i w piątek zazwyczaj tylko ranny oblot jest wykonywany. Wieczornego oblotu w piątek nie wykonuję, ponieważ często ptaki wieczorem mogłyby po prostu przy wzrastającej formie mogłyby odlecieć, czy byłyby problemy z zajściem na noc. Czy wychowujesz młode przed sezonem lotowym? Gołębie lotowe parowane są w granicach 20 lutego. Młode są odsadzane około 20 kwietnia, od około 5-7 kwietnia jest metoda obiegowa, czyli samczyki karmią młode podczas dnia, samice podczas nocy. Zazwyczaj para wychowuje dwa młode. Dlaczego tak? Dlatego, że uważam, że gołębie lotowe po prostu mają o wiele większe, lepsze przywiązanie do gołębnika. Tak jak człowiek wraca do domu, gdzie szczęśliwie wychował dzieci i ma, że tak powiem, udane życie, tak samo gołąb, uważam, o wiele większe ma przywiązanie do swojego gniazda, jeżeli przed sezonem wychowa młode. Tak robiłem przez ostatnich 5-6 sezonów. Pierwsze loty zazwyczaj wychodzą już bardzo dobrze, ptaki bardzo dobrze przylatują, nie ma zniżki formy, nie odbija się to na upierzeniu, więc nie widzę powodu, żeby tą metodę zmieniać. Również jeśli chodzi o zakończenie sezonów, gołębie na ostatnim locie nie zostają z sobą, że tak powiem, już na ląk, tylko w dalszym ciągu trwa przynajmniej tygodniowe przygotowanie gołębi po ostatnim locie, tak jakby to była kontynuacja sezonu i przygotowanie przed następnym, i gdzieś w granicach 7-10 dni po sezonie gołębie są dopiero kojarzone i znów ponownie wychowują dwa młode. Także przed sezonem i po sezonie. Myślę, że jest to jedna z przyczyn, dlaczego udaje mi się podczas 14-16 tygodni wdowieństwa utrzymać samiczki taką wstrzemięźliwość, żeby się nie parowały między sobą i nie nosiły jajek. Jak radzisz sobie z groźnymi chorobami gołębi? Uwagę przywiązuję, tak jak mówiłem wcześniej, do zakwaszania wody, ponieważ znaczna część chorób, praktycznie większość z nich, przenosi się drogą kropelkową, więc to jest również pył, ale to jest również woda.
Więc za każdą wymianą wody przy gołębi rozpłodowych czy też młodych wymienia się pojniki na świeże, które po prostu schną sobie tutaj dobę, więc jest znacznie obniżone ryzyko kontynuacji roznoszenia bakterii, które mogły się w danym momencie w pojniku namnożyć. Jeśli chodzi o adenowirozę, czy też o syndrom coli w mojej hodowli, jest to dosyć sporadyczne. Uważam, ja osobiście nazywam, że po prostu choroba młodych czy coli jest to choroba błędów hodowlanych. Sam przyuważyłem to, zauważyłem na własnym przykładzie, gdzie niejednokrotnie zrobiłem coś takiego na pozór mało szkodliwego, a w następnym dniu odnotowałem, że młode po prostu zachorowały, więc na ten moment staram się jak najmniej zmieniać karmy. Karma u młodych jest zazwyczaj jednorodna. Jest to karma, którą mieszam w momencie, że tak powiem, wypuszczania gołębi już młodych na dach. Jest to około 10 czerwca. Mieszam karmę w proporcjach 1 trzecią, to jest 418 Van Robays, 1 trzecia to jest 715 i 1 trzecia to jest, powiedzmy, karma numer 29. I taką karmę staram się im podawać, że tak powiem, od momentu wylotu na dach do końca sezonu lotowego. Jedynie taką karmę na dwa, trzy posiłki przed wkładaniem czasami wzmacniam ją karmą numer 29. Także uważam, że zmiana częsta sposobu karmienia jest to jeden z czynników wpływających na rozwój coli u gołębi młodych. Jeśli chodzi o pojenie, często hodowcy w swoim zapleczu mają różnego rodzaju pojniki, więc nawet kolor pojnika, który jednego razu zmieniłem, podstawa była zielona, zazwyczaj cały sezon włożyłem inny pojnik, który był niebieski. Przyszła akurat upalna pogoda, młode po prostu pół dnia odstraszały się, nie podchodziły do pojenia, bo bały się tego koloru i już następnego dnia znowu było zachorowanie. Kolejnym przypadkiem, kiedy młode zaczęły mi chorować, były to jeszcze czasy, kiedy wodę z octem podawałem 1-2 dni w tygodniu i również po podaniu wody z octem, być może, że ten ocet nie pachniał tak, jak one by sobie to, że tak powiem, jakby im się to podobało, więc również następnego dnia odnotowałem zachorowania i trzeba było gołębie leczyć, więc żeby uniknąć w moim odczuciu coli u gołębi, po prostu trzeba jak najdłużej utrzymywać jednorodną karmę, nie zmieniać kolorów pojnika, nie zmieniać rutyny w gołębniku. Młode należy zarówno przed sezonem, jak i w trakcie sezonu jednakowo łapać, oglądać, żeby były przyzwyczajone do ludzkich rąk, że ludzkie ręce nie są dla nich krzywdzące i szkodliwe. Łapać młode gołębie do koszy transportowych na noc, wypuszczać następnego dnia rano, nawet z ogrodu. To im po prostu da poczucie bezpieczeństwa, że nie dzieje się im nic złego. Na pewno takim sposobem zminimalizujemy ryzyko epidemii bakterii coli, ponieważ w większej mierze to właśnie bakteria coli atakuje gołębie młode, a nie adeno. Na co zwracasz uwagę przy zakupie gołębi do swojej hodowli? W gołębiach młodych warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Pomijając to, że zakupi się rodziców o bardzo dobrym pochodzeniu i po prostu młodego się wychowa, to poza dołożeniem wszelkich starań do karmy, do mineraliów, do prowadzenia rodziców do doskonałej formy, żeby młode również dziedziczyły witalność i żywotność. Ważne jest, żeby po oddzieleniu młodych dokonać naprawdę takiej sumiennej, solidnej selekcji, bez patrzenia na to, ile rodzice kosztowali, ile się młodych wychowało z danej pary. Czasami z jednej pary z sześciu wychowanych młodych, czy z czterech zostaje jeden, dlatego że pozostałe nie spełniają kryteriów i po prostu gołąb, który nie spełnia wymogów, nie ma budowy odpowiedniej, powinien być wyeliminowany, ponieważ on w przyszłości i tak przyjdzie lot, na który nas zawiedzie. I tak patrząc na gołębia młodego, którego gołębi młodych nie należy selekcjonować w zbyt wczesnym wieku. Powinien to być okres minimum 7-8 tygodni.
Także moje młode, które wychodzą dopiero około 10 czerwca na dach, są już naprawdę ukształtowane, wyrośnięte i młode, które mają niedociągnięcia, są eliminowane. Mając młode wychowane, zdrowe, które są oddzielone, należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim ważny jest dla mnie balast, równowaga. Gołąb nie powinien rozszerzać ogona, takiego powiedzmy, powinien być mniej więcej na jedno. Tu jest ogon, uważam, idealny, plecy, ale najdalej dwa pióra szerokości powinien mieć ogon. To, na co zwracam również uwagę, to budowa kośćca i mostek. Mostek ponownie, nie może być to mostek króciutki, musi to być mostek, który się zawiera pomiędzy małym palcem a palcem wskazującym, swobodnie rozsunąć palce. Jest to gołąb, który na pewno, jeżeli odziedziczy dobre geny, to będzie w stanie nam wracać z lotów 700 km. Ważna kolejna sprawa to jest stabilność tego kośćca. Gołąb nie powinien mieć kośćca miękkiego, czyli kościec przy lekkim naciśnięciu, zgodnie z rytmem jego oddychania, po prostu go nie powinien wydawać żadnych trzasków. Oczywiście musimy uważać, żeby nie skrzywdzić gołębia, ale również pokazuje nam to, czy gołąb ma, powiedzmy, nie powinien wydawać żadnego hałasu. Młody nie powinien wydawać takiego pojękiwania przy delikatnym naciskaniu. To nam pokazuje, że szkielet jest sztywny, stabilny i później, jak gołąb będzie przygotowany do naprawdę najwyższych osiągów, to szkielet nie będzie się podczas lotu wyginał i gołębia nie będzie to, że tak powiem, nie będzie go zmuszało do odpoczynku. Także lekki, gruby kościec jest jak maszt dla żaglówki. Musi być naprawdę dobrze napięty. Kolejną rzeczą u gołębia młodego to również powinna być oczywiście grubość jego nóg. Nie powinny to być nóżki takie herlawe, wątludzkie. Muszą to być nogi naprawdę ukrwione, grube, które gwarantują, że gołąb będzie miał naprawdę dobre krążenie. Kolejną rzeczą, którą zwracam uwagę, to jest, tak jak u gołębi starszych, które zakupiłem, ważna jest dla mnie elastyczność lotek, czyli gołębie młode nie ma gwarancji, że odziedziczą po dorosłych, które niejednokrotnie dużo kosztują, że odziedziczą wszystkie cechy, więc również gołębie młode, każdego sprawdzam na elastyczność lotek. Młode, które nie przechodzą tego testu, czyli lotki się łamią, to te gołębie są po prostu usunięte, one się nie nadają do hodowli i dla mnie, i dla innych hodowców. Lota muszą być naprawdę elastyczne i muszą, że tak powiem, poddawać się naciskom. Kolejna ważna rzecz dla gołębia młodego, to uważam również, ale to już w parze idzie ze sztywnym mostkiem. Często wyjdą młode, które mają naprawdę bardzo giętkie, elastyczne, czy tak, giętkie nosy, dzioby. To też jest cecha, która wskazuje na wątły szkielet i niejednokrotnie, nawet nie naciskając mostka, łapiąc gołębia wyłącznie za dziób, który się powiedzmy już wydaje, wygina i poddaje, to również wskazuje na wątłą budowę szkieletu i to też nie rokuje dobrych nadziei. Także pokrótce tak testuję w pierwszej kolejności, dwa pierwsze etapy selekcji przechodzę pod tym kątem. Również zawsze zwracam uwagę na gardło, delikatnie uchylając gardło zwracam uwagę na to, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby nie było gardła nisko osadzonego, żeby nie było dziury po prostu w gardle, gdzie łatwo się gnieżdżą różnego rodzaju bakterie. Do młodego jest naprawdę bardzo ładnie ułożone gardełko, czyściutkie, różowe, szczelina w górnej części dzioba. Także jest to młody, który z pewnością najlepszego, najbardziej wybrednego hodowcę by zadowolił. Wielu hodowców jest miłośnikami i wyznawcami teorii oczu. Dla mnie osobiście oko u gołębia jest to jako narząd, który po prostu musi funkcjonować prawidłowo, więc przede wszystkim jedyna rzecz, na którą zwracam uwagę na oczy u gołębi, jest powiedzmy żywotność tego oka, blask oraz ruchliwość źrenicy. Staram się zostawić, teraz akurat już jest pochmurno i nie widać tego, gołębie, które po prostu przy słonecznym dniu reagują ruchem źrenicy na drobny ruch palca, to również są to ptaki, które cenię sobie bardzo, ponieważ gołębie, które mają sztywną, nieruchomą źrenicę, są to gołębie również w moim odczuciu raczej dobre na krótkie dystanse. Szybkie to mogą być gołębie, ale na pewno nie ptaki, nie są to ptaki, które potrafią 7 czy tam 10 godzin przy upalnej pogodzie pod słońce podróżować. Jacy hodowcy odnieśli sukcesy Twoimi gołębiami?
Gołębie pocztowe jest to na pewno jedna z moich podstawowych pasji życiowych. Jeśli chodzi, staram się świadomie uczestniczyć w życiu hodowlanym, nie tylko czerpiąc z tego jakieś, powiedzmy, takie hobbystyczne korzyści związane z rywalizacją, z wystawami, ale również udzielam się, że tak powiem, na zewnątrz, czyli poza murami mojego domu. Od około 10 lat zawsze wystawiam, czy współpracuję, wystawiam się wspólnie z moimi kolegami z Niemiec, z Robertem Matiasem Klement lub z Frederikiem Filipe. Jestem właścicielem strony internetowej dobrylot.pl. Jest to jedna z największych stron, najczęściej odwiedzanych stron internetowych w Polsce o tematyce hodowlanej. Także dzięki temu również w Polsce mam szeroki krąg znajomych. Większą część, mam nadzieję, ludzi, których znam, utrzymuję bardzo dobre stosunki, współpracuję z wieloma hodowcami na etapie wymiany doświadczeń, wymiany gołębi. Największe sukcesy gołębiami zakupionymi za moim pośrednictwem, bo były to gołębie Frederika i Klementa, na pewno może się pochwalić kolega Arek i Sławomir Burek z Bydgoszczy, zdobyli tymi ptakami Mistrza Polski 2007. Do teraz te ptaki są jednymi z najlepszych na ich hodowli. Również hodowlę swymi ptakami ode mnie zasilał gołębiami Frederika, również Werkamena, Wiesław Młot. Ptaki ode mnie są również u kolegi Piotra Żureckiego w Kępnie, który również od kilku lat bardzo dobrze lotuje. Jednym z najlepszych hodowców w okręgu Bielsko jest Mirek Hanslik i jego teść pan Kubica. Robert Byrski jest to hodowca również, który zdobył mistrzostwo okręgu Bielsko w maratonie ptakami zakupionymi u mnie. Jest to na pewno rodzina Matusznych, Adam Matuszny i jego bracia, którzy również od kilku lat, z którymi współpracuję, mają ptaki, które bardzo dobrze się u nich sprawdzają. No naprawdę, myślę, że przez ten okres 10 lat pracy, że tak powiem, z hodowcami od morza aż po Tatry, na pewno nie ma okręgu czy oddziału, gdzie nie byłoby hodowcy, który naprawdę jest zadowolony. Pewnie nie z wszystkich, bo to nie jest realne, żeby wszystkie ptaki w 100% mogły gdzieś tam zaistnieć, ale znaczna część ptaków dowiodła, że potrafią, jeżeli się o nie odpowiednio zadba, dokonać naprawdę najwyższych wyników. Czy wysyłasz gołębie na wspólne gołębniki? Wspólne gołębniki, gołębi młodych, jest to coś nowego, z czym staram się, że tak powiem, z czym się staram zaznajomić. 2 lata wcześniej wysyłałem gołębie do Sun City, do Afryki. Gołębie oczywiście przetrwały większą część sezonu, natomiast myślę, że żeby dobrze takie gołębniki obstawiać, naprawdę trzeba to robić rok rocznie, wysyłać gołębie do wielu gołębników, bo na pewno w każdej hodowli, czy w większości hodowli są gołębie, które mogą tam coś zrobić, ale pytanie, które? Żeby wiedzieć, co tam wysłać, trzeba naprawdę praktykować. W sezonie 2013 wysłałem 10 sztuk tutaj w Polsce do gołębnika, do pana Stefańskiego w Rogowie, więc myślę, że jest to naprawdę, będzie to dobry sprawdzian moich gołębi. Przyłożyłem się do tego i myślę, że po sezonie nie będę mógł powiedzieć, że wysłałem tam nie to, co trzeba, bo myślę, że towarzystwo jest tam fajne, rywalizacja będzie fajna. I mam nadzieję, że da mi to trochę więcej doświadczeń w tej kwestii. Na tym kończymy nasz reportaż z tej fantastycznej hodowli gołębi pocztowych. Jesteśmy przekonani, że pozwolił on wszystkim oglądającym wzbogacić swoją wiedzę na temat prowadzenia gołębi pocztowych.